No dobrze, moi kochani. Witam na kolejnej sesji Dark Heresy. Oczywiście kogoś musiał wywalić, ale zaraz pewnie piekarz wróci. No nic. Jak pamiętacie, na ostatniej sesji skoczyliśmy sobie gremialnie, jakby w zasadzie do pewnego kantoru, żeby wywiedzieć się z kimś, to interesy Dawid robił i przy okazji zamknąć pewną ciekawą sprawę od niejakiego Sepka. Kiedy się okazało, że w tymże to kantorze dziecko aszleńskie, wyglądające na smyka, który z najbardziej dzikich dzielnic by pochodził i z najbardziej trybalnych plemion, próbował niejakiemu Zygmuntowi Kowisowi opchnąć co? Mapę. Jak się zdaje, tą, której właśnie szukaliście. Wydaje się, że sprawa się rozwiązała i od całe clue znalazł się w waszych dłoniach właśnie. Jaki szczęśliwy zbieg okoliczności. Pewnie nie jeden z was sobie to myśli. Ale teraz, skoro poczyniliście tam zakupy, tyle o ile, dowiedzieliście się tego i owego od pana Zygmunta, który jest już troszeczkę speszony waszą obecnością. Aż tylu chłopów pod bronią naraz dawno nie widział. W jednym miejscu przynajmniej, a przede wszystkim w jego sklepie. To on podziękował wam, zaprosił oczywiście na kolejne zakupy, ale tak to słucham. Co zamierzacie dalej robić? Przypominam, jesteście zaraz przy dołach, na tym skwerze handlowym, nieopodal portu kosmicznego, gdzie kolejny lądownik przyziemia i powoli, mozolnie, w kurzu i skwarze, już prawie południa, wtaczają tam olbrzymie kontenery płyndusznicy. Jak ustaliliśmy, powinniśmy wrócić z tą mapą do refektoriów, oddać ją, ponieważ jeśli coś się nam stanie podczas dalszego śledztwa, to głupio byłoby stracić coś tak cennego w tak głupi sposób. Tak więc chcielibyśmy zwrócić. Rozumiem. Zwrócić to Aristarchusowi, tak? Tak. Z jakiegoś powodu Selarowi się zrypał internet. W każdym razie. Oh well. No dobrze. Jak tam reszta was, panowie? Znaczy, mówcie, co robicie po prostu. Ja tylko będę odpowiadał, tak? Generalnie to raczej wszyscy idziemy do refektoriów, żeby się nie wysyłać jednej osoby, tak, która może zostać napadnięta, czy chuj wie. Ciekawe pytanie. Idziemy całą grupą do tych refektoriów, a dopiero później się wszyscy idziemy. Turendysz? Bez dyskusji. Turendysz? Turendysz? Si. Ja bym tutaj... Bracie, winniśmy wrócić drogą, którą już szliśmy. Wzdłuż hospicjum. Południową trasą do refektorium. Właśnie nie. Pamiętacie, że oszczeni nas obserwowali, a przynajmniej niektórych z nas? Ja bym proponował iść tędy, przez port kosmiczny, bo tam mimo wszystko nie będziemy się wyróżniać z tłumu. Chodzi mi o to, że jeżeli wrócimy się tą samą drogą, to mogli się gdzieś zaczaić na tej drodze, tak? No, w sumie. Wtedy musieliby ukazać swoją rękę i moglibyśmy tą rękę uciąć, która podnosi się na słońce. Chciałbym uciąć tą rękę po tym, jak wrócimy do powróceniu do refektoriów, tak? Tak czy inaczej, kto ma tą mapę? Ja? Ja chyba mam. No blusko pływał. Co trzyma? Chyba tak, bo ty masz te całe wszystkie zestawy badawcze. Serwoczaszkę, która za tą popindala i skanuje wszystko. To bardzo w takimż to razie dobrze by było, żeby Nigel nie ryzykował. Ja bym sugerował iść przez najbardziej zaludnione. Ja robię jedną dobrą rzecz. Robię kopię tej mapy, zdjęcie czy coś.
I tyle. Słusznie, słusznie. Ja bym sugerował, żebyśmy szli przez jak najbardziej zaludnione tereny, bo przy okazji Walter sobie chustę na gębę kupi. Czyli zaludnione, czyli jednak to, co wskazał wasz brat, ojciec Primus. Bo zaludnione, to byście musieli przejść tędy i do kolejnego tutaj placu handlowego, tutaj i tutaj. Bo przez port kosmiczny, to tutaj z kolei jest mniej per se samych ludzi, którzy mają jakieś interesy, co najwyżej tędy chodzą pracownicy, którzy wchodzą tutaj do tych, podchodzą, prawda, do tych placów rozładunkowych i wszystkim się interesują, ale przede wszystkim tymi drogami tu i tu, to jeżdżą takie wielkie pojazdy, które na centralnym placu zawracają, tudzież wymieniają się kontenerami. To są takie ładowarki z potężnymi suwnicami, które puste kontenery zawożą mniej więcej do rafinerii, gdzie tam są ładowane, a załadowane albo zawożą do magazynów tutaj, albo przywożą do zadokowanych i prawda lądowników, gdzie uzupełnia się paliwo. No to dobra, to będzie jeszcze po raz kolejny podnosi ten temat, że byliśmy obserwowani przez nich, albo niektórzy z nas, tak? I wracanie się tą samą ścieżką jest, ryzykujemy, że mogli się gdzieś zasadzić, tak? Tam, gdzie już byliśmy. Bracie, jednak jeśli pamiętasz, port kosmiczny jest otwartą przestrzenią. Nie jestem gwardzistą jak Valerius albo York. Jednak nawet ja widzę, że bylibyśmy tam w razie potencjalnego ataku bez jakiejkolwiek osłony. Jeśli ich, tych zwierząt, bestialska nienawiść oraz pogarda wobec nas jest tak silna, jak podejrzewam, że jest, to jeśli chcą nas zaatakować i patrzę się tutaj na niego i zdobyć, to zaatakują nas. Właśnie. Widziałeś, co... A nie, wy nie widzieliście, ale Valerius może wam powiedzieć, co, jak wyglądał ten mężczyzna zamordowany przez nich. Wy też widzieliście, co zrobili z naszym traperem. I dokładnie dlatego nie chcę iść tam, gdzie jest ciasno. Ponieważ... Właśnie, poza tym blisko portu, gdzie są ważne instalacje imperialne, będzie więcej strażników administratu. Tak. To też oni jest prawda. Oni atakują w najwyższym punkcie na planecie. Dobrze, to w takim to razie idźmy przez port. Co jakiś czas są tutaj rozstawieni, powiedzmy, tacy stróże, którzy chodzą z bronią pod ręką, z jakimiś pałkami. W niektórych przypadkach oni poganiają pracowników, żeby ci wracali do pracy. W innych przypadkach pilnują, żeby ktoś, kto się zbyt blisko zbliża tych wyłączonych stref, tam nie wchodził. Ale faktycznie dostrzegacie takie postacie pod bronią. Dobrze, to ruszajmy przez port kosmiczny. Ale... W tym razie łatwiej będzie znaleźć zagrożenie. Przechodzicie zatem... Primus jeszcze tylko mówi, że jednak dla zachowania chociażby części pozorów powinniśmy nie iść razem jedną kolumną. Będziemy zwracać na siebie więcej uwagi. Patrzeć na Valeriusa. Valeriusie, czy będziesz mi towarzyszyć? Będziemy szli troszkę za nimi, ale czego będziemy w stanie... Równie dobrze możemy podtrzymać naszą przykrywkę, wielebny ojcze Primusie. Dziękuję ci, gwardzisto. Swoją drogą, no to... zauważyliście, że od pewnego czasu, teraz stało się to dla was przede wszystkim widoczne, brakuje w waszej komitywie Harego. No właśnie, widział ktoś tego młodzieńca? Był nie. Ostatnio z Jorgiem. Ostatnio był ze mną w ogarze. Kiedy się to wszystko zaczęło? Straciłeś go z oczu, kiedy wyganiali cię stamtąd. Ostatnio go widziałem, jak mnie stamtąd wyganili. Jak on był wtedy w środku, więc... Znaczy nie, był... Jak wchodziłeś, to był na zewnątrz przed ogarem. Czekał sobie na ciebie. Czy Harry miał mikrobić ze sobą? Wszyscy mieliśmy. Tak. Zmieńmy częstotliwość na wszelki wypadek. Podejrzewasz, że go złapali? Jeżeli nie dają znaku życia do tego momentu, to tak.
Cóż, chłopak wyglądał na zaradnego. No i miał broń. Wiesz co? Bronka też. Miał broń, tak, ale zaradnego. Zniknął bez słowa. Nigdzie go nie ma. Nie zdał kontaktu o sobie, tak? Jeśli padł ofiarą naszych wrogów, będziemy musieli po prostu to zignorować. Wielu padnie na drodze ku oświeceniu. Proponuję, częstotliwości na naszych mikrobitach i po prostu ustawmy na Voxie starą częstotliwość i co jakiś czas będziemy nasłuchiwać. Ustawmy... Co powiesz na tą częstotliwość, co wtedy byliśmy w Gunmetalu? No, tak będzie najprościej. Dobra. No i tam ja zmieniam częstotliwość na Voxie. Dobra, więc tak, kiedy nasłuchujecie, spodziewając się odezwy Harego, wracając przez port kosmiczny, wymijając takie wielkie ładowarki, które prawda, wykręcały tutaj na środkowym placu, udaje się wam przejść, mimo tego, że skwar i pył tutaj jest straszliwy, szczególnie gdy pojazdy wgryzając się w piaszczystą, tudzież przesypaną pyłem podłoże, jeszcze bardziej ten kurz wzniecają. Ale oczekując odezwy od Harego, nic takiego nie słyszycie. Wręcz odwrotnie, kusi was może nawet, żeby się o niego spytać, ale w eterze cisza. Cisza jak grobowa cisza, może o tak bym powiedział. Ale nawet grobowa cisza jest rozbijana przez szum i gwar, jaki panuje tutaj w refektoriach. Kiedy wchodzicie przez główną bramę, dostrzegacie, że kilku arbitratorów, tych wielkich, topornych skurwysynów, za przeproszeniem, takich podróżniczych marszalów, przyszło do budynku strażnicy miejskiej, zainteresowanych całym poruszeniem, ponieważ to już kolejne zwłoki przynoszą i ci się tak zainteresowali. Może pomóc? Co tu się dzieje? Czy może ofiara któraś jest przedstawicielem administratury, czy coś, powinniśmy się tym zainteresować, wiadomo. A oni, poznajecie tego wąsala, tego sierżanta, który wtedy tam odpowiadał. Spokojnie, spokojnie, już żeśmy z arbitratorami tutaj rozmawiali. O, tam wchodzą! I pokazują, szczególnie na Waltera, aż ten się bardziej rzuca w oczy, tym, że no idzie powiedzmy tak bardziej tak na czele, tak? Ze swoim bardziej standardowym wyposażeniem. I oni tak rzucają na was okiem, stwierdzając: o, panowie, pozwólcie! I podchodzi jeden z takich masywnych arbitratorów, który jeszcze na chwilkę tylko odbiegł do swojego motocykla, wrzucić, prawda, potężną strzelbę do takiej juki zaraz obok, tak? Takiego olstra w zasadzie, powinien powiedzieć, nie tyle juki. Tak. Co się dzieje? No właśnie, dobre pytanie. Myśmy się chcieli dowiedzieć, co się dzieje. Wydaje się, że macie nad nami tutaj przewagę i inicjatywy. Pochwalamy, a chcielibyśmy się dowiedzieć, bo już tej kolejną osobę zamordowano. Chwila, co? No, trzecia ofiara jest? Tak, najpierw ja robiłem obchód wzdłuż rafinerii dzisiaj. Mieliśmy tam podejrzenie, że ktoś szmugluje i defrauduje mienie, które normalnie miało być trybutem administracyjnym. Jak się okazało, pogłoski były fałszywe, ale w rafineriach znaleziono też osobę, której zadźgano, albo raczej wydźgano oczy jakimś ostrym przedmiotem. Tożeśmy się zainteresowali, kiedyśmy się dowiedzieli, że tutaj były jakieś dwa kolejne przypadki. To ciało jest tutaj? W sensie przy nas, tak jakby ten nowy trup? On czy... tak, skina głową, no... Już tak. O ile nie znaleźliśmy bezpośredniego naruszenia Lex Imperialis, przeto
Nie jest to nasza jurysdykcja, a lokalna. Idę. Kieruję się w tamtą stronę, tak żeby obejrzeć, co się stało. No, także może coś jest przy tym ciele, albo w tym ciele. No, dostrzegasz, że i tam strażnicy miejscy wnoszą kolejny katafalk, że tak powiem. Przenośny troszkę. Znaczy no noszę, tak? Na katafalk w zasadzie. Ale biorąc pod uwagę, jakie to jest toporne i że bardziej wykonane z kawałku blachy z uchwytami, aniżeli z jakiegoś płótna, no to wygląda prawie jak przenośna szafa i to jeszcze ma cholera małej składane nóżki. I dostrzegasz, że tam na razie postawiony w takiej wąskim korytarzu i strzeżony przez dwóch strażników jest kolejny nieboszczyk, nakryty jakąś szarą szmatą. Jeśli się zbliżasz, oni dostrzegają twoje insygnia. Jeden skinął ci głową, a zobaczywszy, że rozmawialiście z tymi lokalnymi administratorami, no jak się pytają, koledzy już patrzyli na tego nieboszczyka. No, zwykły robol. Nie wiem, czy jest się czym przejmować. Mimo to chciałbym obejrzeć. Tak, wzruszył ramionami, przekręcił oczami. No dobra, no. I ściąga płótno. Dostrzegasz zaś, że jest to młody chłopak, wymizerowany lekko, który jest bardziej blady niż reszta ludzi, jaką w porcie męczeńskim widziałeś. Równie blady, co i wy. No może nie aż tak bardzo, troszkę już tutaj pobył, ale nadal widać przez to, że jest przyjezdny. I wygląda na robotnika. Czy to jest ten chłopak, przy którym był ten wielki, który poprzednio umarł, czy...? Nie, wydaje ci się, że ktoś... Kumpel Brongo? Nie. A jeżeli chodzi o rany na jego ciele, są dokładnie takie, jak w każdym innym przypadku. Czyli od gardła i dwa w oczy, tak? Tak jest. Czyli Nigelu, możemy brać pod uwagę to, że jest więcej niż jedno narzędzie zbrodni. I więcej niż jeden morderca, ponieważ... Tak jak dostaliśmy informację od Jorga, no ta kobieta miała przetrąconą rękę, więc tak, ja przetrąconą ręką biegać z nożyczkami i zabijać następnych? Jestem pewny, że to jest nie była ta kobieta. Wiem, że te dwa morderstwa, które my się natknęliśmy, to była ta kobieta. Jestem tego pewny, bo potwierdziłem to skanem DNA. Tego trupa, on już jest bardzo posiniały. Więc on dłużej leżał. Jak odpowiadają ci strażnicy, trupa znaleziono dopiero za zbiornikami na płyndusznicę obrobioną. Ciśniętego w ruch. Czyli mógł być jednym z pierwszych nawet. Tak. Mógł już tam trochę leżeć. Czy on ma jakieś inne obrażenie na ciebie, czy się bronił na przykład? Czy został zaskoczony? Wydaje się, że tak, ponieważ ma jeszcze kilka sińców na ciele. Czyli się próbował bronić. Dokonuje tak, dokładnie takich samych oględzin jak przy każdym innym ciele, tak? No i podobne rzeczy znajdujesz. Tylko poza śladami DNA tej kobiety, tak? W sensie, bo nie masz specjalnie gdzie też tego szukać. Tak. Czy mogę sobie rzucić, czy znajdziesz coś więcej, czy... Możesz sobie rzucić. Jeżeli to jest na wzrok, to mam plus 10, bo jeszcze... Znaczy, to będzie bardziej twoje Medicaid, tak? Nope. No nie, twoim zdaniem nie odbiega to specjalnie od reszty obserwacji poczynionych. To dzielę się tym, tak. Mhm. Morderstwo dokładnie w taki sam sposób. Nie podoba mi się to. Dzielę się tylko teraz z moją drużyną, co nie, że
To już coraz bardziej wygląda mi na rytuał jakiś. No bo jaki sens ma biegać po mieście i zabijać ludzi w losowych miejscach? Nie zabijają losowych ludzi, tylko przyjezdnych. Zazwyczaj. Poza światowcy. No, Dawik nie był specjalnie przyjezdny. Ale Dawik współpracował z nami. Był. Był, on też nie był stąd. Tylko on tutaj już no to trochę inna definicja przyjezdnego. Był to, że on już tu był, on tu już A to tak, tak. Znaczy inaczej, Nie, nie byli to natywni Ashley. To inaczej. Dokładnie, dokładnie. Nie przyjezdni, tylko obcy. O. Dokładnie, to co powiedział Valerius, tak? Ale Valerius i Primus chyba, nie wiem, chyba się staramy trzymać dalej, żeby nie wyglądało to tak, no, że na oczach wszystkich. I co ciekawe, jedynymi ofiarami są mężczyźni. Tak, masz rację. Przynajmniej na razie. No. Tylko czekać, aż będą znoszone truchła kobiet i dzieci. Pfu. Barbarzyńcy. No dobrze. Dobrze, skoro nie mam nic więcej. Dobrze, tak. oddajmy te mapy i ruszajmy na poszukiwania w dołach tych dzikusów. Dostajecie się zatem do tego budynku, gdzie czeka na was na piętrze Aristarchus. Ale kiedy wchodzicie, zanim żeście zapukali, usłyszeliście takie sądne: możecie wejść. I kiedy otwieracie drzwi, dostrzegacie, że skupiony Aristarchus siedzi nad talią rozłożonych kart i bardzo nad nią mocno medytuje. Nawet nie spoglądając na was, unosi lekko palec do góry i wiem, że ją macie, powiada. Bardzo mnie to zadowala. Ale ściągnęliście na siebie cień. I przejeżdża palcem po różnych kartach, skupiając się na nich ponownie. A są to piękne, biało-złociste karty. Tak jakby z substancji, którą my nazywamy kością słoniową, z inkrustowanym metalem symbolami. Metalem szlachetnym, ala srebro i złoto. Męczy się nad nimi, skupia i mówi: widzę coś, co próbuje przez nas coś osiągnąć, ale jeszcze nie wiem, czy wy jesteście tutaj instrumentem, czy czymś, czego ta istota się boi. Podajcie tą mapę. Podaję. Kiedy wyjmujesz mapę, dostrzegasz, że jego tak jakby porażone bielmem oczy skanują ją dokładnie tak, jakby idealnie nimi widział. Chociaż nadal nie omieszka przejechać palcami po każdym detalu, omieść ją w taki eteryczny sposób i skoncentrować się. Mówi: ciekawe. Zupełnie nie tego się spodziewałem, ale jest to autentyczna mapa Dawika. Zaraz, coś czuję. Na szczęście nie tego... Czy... Akolici nagle wstaje. Widać, że coś nim strasznie tknęło. Akolici. Czy ktoś was próbował powstrzymać? Was? Czy... Bezpośrednio? Tak. Nie. Jeszcze nie. Obserwować? Tak. Mi się wydaje, że byłem śledzony przez grupę Ashlenu. Jeden z naszych zaginął. Nie wiemy, co się stało. Gdzieś się właśnie Ary zapodział. Ani nie inaczej. Nie odzywa się, tak więc mamy jak najgorsze przeczucia. Dlaczego ja tego nie wyczułem? I nagle zauważasz, tak, że Aristarchus, mimo tego, że sam jest bardzo blady, jego
Elektrotatuaż nagle rozjaśnia się. Ten na czole i policzku tak przebiegający. I pobladł, wydaje się, jeszcze bardziej. To dziwne. Ale wyczuwam, jakoby wasz przyjaciel nie był w niebezpieczeństwie. Choć... O nie. Może być za późno. Co się stało? Na co? Za późno. Skoro nie wyczuwam jego emocji, to znaczy, że mogą już nie istnieć. Albo... Ktoś bardzo potężny go maskuje. I chowa przed naszymi... Chowa przed moimi zmysłami. Powinienem chociaż wyczuć, gdyby stała się mu krzywda. Koncentrowałem się na was, ale jego nie wyczułem. Zaraz, potężny? Czcigodny astropata? Czy to znaczy, że mamy tutaj wiedź, znaczy psionika? Nazywaj rzeczy po imieniu, Valeriusie. Kolejna plugawa wiedźma. Albo morderca. Tak. Nie, on dostrzega, że Aristarchus skinął głową z uznaniem Primusowi. Masz dla niego psionicy, którzy nie uzyskali odpowiednich święceń i nie są przeszkoleni, to jest jak największe zagrożenie. Szczególnie dzicy, którzy nie wiadomo czemu się oddają. Nie popadajmy w zbyt pochopne wnioski, ale też nie możemy tego wyeliminować. Istnieją dziesiątki innych sposobów, żeby kogoś wyłączyć z pod moich zmysłów. Wystarczy odpowiednia technologia chociażby. Wątpię, ale... żeby nic się taką mieli. Gdzie ostatnim razem straciliście kontakt z młodym Harym? Było pod Ogarem? Na granicy dołów. Zatem obawiam się, że tam trzeba się będzie skierować. Jest to jednak akolita, nie zostawiamy takich samych. Z naszym bratem. A czy jesteś w stanie go wyczuć? Jego miejsce, gdzie on jest? On tak najpierw powoli spogląda na swoje karty, potem je zamaszyście zbiera, składa, siada z powrotem i zaczyna się koncentrować. I mówi: macie woksy. Będę się z wami kontaktował bezpośrednio. Muszę się skupić, żeby go odnaleźć. Ktoś może zakłócić moje zmysły, ale nie zakłóci biegów losu. A los, i teraz tak majestatycznie i poetycko niemalże rozkłada te wszystkie karty, tak rozsuwa tego imperialnego tarota przed sobą w taki piękny wachlarz symboli. A losu nie da się oszukać. Nie ma losu, jest tylko wola Imperatora i ci się ukaże, jeśli jesteś jego sługą. To jest jedno i to samo. Nasz los jest jego wolą. Tak odpowiadając, mówi: udajcie się na dołę. Ja będę was prowadził. Chciałem zadać jeszcze jedno mniej znaczące pytanie, tak, ale jeśli sprawa nagli, to ma czas. Chciałem się zapytać po prostu, Najże chciał się zapytać, czy on by wiedział coś więcej o tej tabliczce z krukiem, czy mógłby powiedzieć więcej na ten temat. Masz jakąś masz tą tabliczkę? Mam, kupiłem ją przecież. Aha, to dobrze, no to jak masz tą tabliczkę, pokazujesz. Przyglądając się jej, on stwierdza: stare obiekty czci, jakich pełno można znaleźć zagrzebanych w piaskach. To, co tutaj się znajduje, to przedstawienie kruka łupkowego. Ale ten jest dziwny, ma bowiem oko.
Czymś takim się nie spotkałem. Właśnie dlatego zainteresował mnie ten obiekt i go kupiłem. Tak się zastanawia, być może jakaś wariacja na temat imperialnej akwili. Trudno mi powiedzieć. Bluźniercze to są obiekty, ale zachowajcie je na wszelki wypadek. Nie wyczuwam, żeby były nacechowane czymś. A być może mogą nam do czegoś posłużyć. Dobrze. Jeśli ja dostatecznie się na tym nie znam, może napotkamy kogoś, kto wiedzieć coś o tym będzie. Rozumiem. Czy mogę rzucić na Imperial Creed, w sensie, żeby Scholastic, żeby mniej więcej porównać z tym, co mi uczono, czy to jest czymś, co można uznać za bluźniercze, tę tabliczkę. W sensie czy to ikonoklastyka praktycznie. Proszę bardzo, możesz. Dobrze się, dziękuję. Chyba nie. Do 32. Twoim zdaniem, przypominasz sobie, że Imperium ma w zwyczaju podróżować po świecie i włączać różne kultury i podbite ludy do swojego grona. Najprostszym sposobem, w jaki adaptuje się kulturę, to asymilacja ich dotychczasowych wierzeń, dopasowanie do obecnego panteonu, gdzie to Bóg Imperator jest jedynym prawdziwym Bogiem, zaś dotychczasowi bogowie tutejszych kultur to mogą być uosobienia, mogą być przejawy, mogą być emanacje, aspekty Imperatora, tudzież święci, których bohaterowie, prawda, dawnych lat, którzy mili są swoją postawą właśnie imperatorowi. Takie kultury mają też w zwyczaju przerabianie swoich świętych symboli, przede wszystkim we wczesnych etapach rozwoju, na coś, co pasuje do ich nowego imperialnego światopoglądu. Ale jak jest z legalnością czegoś takiego? A swoją drogą wiesz to skądinąd, ponieważ jest to jedna z podstawowych doktryn misjonarzy, tak? Coś, do czego każdy podróżujący klechta bądź co bądź jest też przyzwyczajany. Może się z tym nie zgadzać, ale jest zaznajamiany. Cel uświęca środki. Natomiast jakby było teraz z promowaniem takiej symboliki, gdyby to była otwarcie imperialna Aquila, imperialny orzeł, tylko po prostu zbrukany albo przedstawiony w starodawnym świetle, no to by wychodziło na bluźnierstwo. Ale to jest stricte widać ptaszysko, które no nic z imperialnym orłem nie ma, poza tym oczkiem takim, które ma na łebku. Więc stopień podobieństwa twoim zdaniem jest na tyle różny, że można to uznać za symbol dawnych zabobonów i chociażby dlatego jest dla ciebie obraźliwe, ale nie na tyle, żeby to jeszcze uznać za profanację i łudę jakiejś imperialnej akwili. Dziwne to. To wygląda zresztą jak jakiś bardzo antyczny symbol, tak? Primus sięga do swojej sakwy jednej. Mhm. Z mniejszych i wyciąga tą zakupioną przez niego Aquilę od tej dziewczyny. Mhm. I podaje ją Nigelowi. Jeśli masz to nosić, to noś przy sobie też to. Mam swoje, taki... Nigel wyciąga taką śliczną, srebrną Aquilę. Dobrze wykonaną, dość.
Mhm. Czy jedna wystarczy? Mam swój symbol. Rozumiem, że chcesz się tym owinąć jak Benny z Mumii, tak? Za przeproszenie. Nie, no, na wszelki wypadek. Ja mam, nie. Ja mam swój, nie musisz. Ale jeżeli Primus... No... Nie wiedziałem. Primusie, widzisz, że twój towarzysz jest dobrze, powiedzmy, zaopatrzony w dewocjonalia i wcale na nich nie szczędzi, ponieważ akwila, którą ma na szyi, wydaje się być bardzo dobrej jakości i wydać na nią musiał niemały pieniądz. Więc panowie, swą symbolikę może, może już ruszajmy, ponieważ w drodze będziecie mogli porozmawiać o dewocjonaliach, a mamy śledztwo do zamknięcia. Tak. Ruszajmy. Pogadamy po drodze. Algar zawsze na to. Dobra. W takim razie Aristarchus jest z wami cały czas w kontakcie radiowym, voxowym w zasadzie, ale dla ułatwienia już będę mówił czasami tak i tak, dobra. Kierujecie się w którym teraz kierunku? W stronę dołów chyba, prawda? Mhm. Okej. Znaczy Yuri, jeszcze tak? To jak mówiłem, chciałbym voxa mieć ustawionego na nasłuch, na tą częstotliwość poprzednią. Jasne. A ja chciałem jeszcze szybko skoczyć do tych wydzielonych nam sypialni i zabrać swój autogen. Okej. I dwa magazynki. Okej. Czekaj, ty chodziłeś bez autogena do tej pory? Tak. No kurwa, nie będę chodzić jako klecha, kurwa, z karabinem przewieszonym przez plecy. Pistolet wystarczy. Mhm. Automatyczny. Czekaj, co ja w sumie mam ze sobą, tak? Mam swój pistolet laserowy, mam hunting rifle i ten shotguna. To mi wystarczy. No. Mała zbrojownia pod pachą. Ja z tabery jakby co zostawiam w tej swojej jego torbie i niech leży tam. Landrynę zostawiasz, tak? Tak. Nie biorę jej ze sobą. Nie będę tego taszczył po mieście. Cóż. No dobrze. Zresztą i tak nie trafisz. No właśnie. Czas na safari. Mm. Czas na safari nadejdzie dopiero, jak już wyjdziemy poza mury. Dobrze. Więc zbliżacie się z powrotem do dołów. I wydaje się, że teraz o tej porze jest lekkie popołudnie. Tak jakby cała atmosfera w porcie męczeńskim stała się cięższa. Zdecydowanie pełna napięcia. Gdyż ludzie, mężczyźni, kobiety, a nawet lokalna dziatwa oraz starsi zdają się na siebie podejrzliwie spoglądać, szczególnie aszleni, na pół-aszlenów i na przyjezdnych. Co i rusz wydaje się wam, zachodzą jakieś takie małe niesnaski, kiedy się przechadzacie po uliczkach, które żeście już wielokrotnie widzieli, gdzie ludzie egzystowali obok siebie, teraz coraz częściej się odgryzają, grożą sobie. Szczególnie aszleni, ci tacy bardziej wytatuowani, ci tacy bardziej prymalni, lokalni, zdają się właśnie tak agitować ten cały nastrój. To raz. Dwa. Nad waszymi głowami coś, co rzadko na samym Jokantosie się zbiera, to pojawiły się chmury. Są szare, ciężkie. I choć zdawałoby się powinny nieść wytchnienie przed rażącym słońcem, to niemniej sprawiają, że atmosfera robi się bardziej duszna i wilgotna. A dookoła was jest już na tyle parno, że pot perli się wam na skroniach i czołach. De facto zaczynacie tęsknić za słońcem, które przynajmniej sprawiało, że ten pot z waszych skroni szybko odparowywał. A tutaj, no nic z tych rzeczy. Kiedy dochodzicie mniej więcej do dołów, teraz pytanie, od której strony chcecie tutaj wejść, tak? W dzielnicę. Ja bym proponował udać się bardziej od zewnętrznej strony. Nie, że odtąd, na przykład od murów, tak? Tak, od murów i wejść od tyłu, powiedzmy.
główna ulica prowadzi na nas wiele niepotrzebnej uwagi. Nieważne, od której strony wejdziemy, kapłanie, ta dzielnica, trzeba przyjąć, że to teren wroga i tak poinformują go o naszym przybyciu, naszej obecności, z wyprzedzeniem, gdziekolwiek nie wejdziemy. Byle, żeby oczy mieć szeroko otwarte i nie wpaść głupio w zasadzkę. Bo sam też proponuję... jakąś na pewno wpadniemy. Sam proponuję wejść w pobliżu tego roztańczonego ogara całego. Przynajmniej będzie blisko do wezwania jakichś konkretnych posiłków albo pomocy. Sekunda. Sam planujesz wejść w zasadzkę? Ha! To się nazywa duch walki. No, wróg wie, że my oczekujemy zasadzki, którą oni założyli. Ale wróg pewnie nie oczekuje, że w nią wejdziemy. Zaskoczymy ich. Czyż zasadzka, o której wiemy, dalej jest zasadzką? Oni nie są profesjonalnymi żołnierzami zapewne, więc nie wiedzą, że zasadzki są po to, żeby w nie wchodzić. To prawda. Profesjonalny gwardzista przemyślałby najpierw, czy chce się rzucić na grupę kilku zbrojnych mężczyzn po zęby, a oni, ta dzieciarnia... A potem imperator jeden wie, do czego są zdolni. Mam pytanie do was. Tak? Znaczy, do graczy, tak? Co jeśli... Co robimy, jeśli wpadniemy w zasadzkę, tak? Czy bierzemy żywcem kogoś? Co robimy, kiedy w ogóle znajdziemy, jeśli w ogóle znajdziemy te osoby, o które nam chodzi? Otóż, jeśli wpadniemy w zasadzkę, to będzie jedna wielka improwizacja. Jeśli ktoś się trafi, że można mu pierdolnąć w szczękę, to wtedy go weźmiemy żywcem, a jeśli nie, to nie. Właśnie pytanie, tak, czy... Jeśli już dojdzie do walki wręcz i kogoś stuknę młotem, to jest taki taser w formie młota, więc... W każdym razie, skoro już gadamy o zasadzkach, to proponuję, że absolutnie nie będziemy się rozdzielać w tych dołach. I przede wszystkim zależało na tej dziewczynie, tak? No cóż, ona ma wciąż połamane ramię, nie będzie zbyt trudnym przeciwnikiem do pojmania. Ale nogi ma zdrowe. Będziesz mieć całą dzielnicę do wyboru, więc jeśli coś przeżyje pierwsze salwy, no to może, to wtedy będziemy uważać. Ale przy okazji, czy bierzesz na safari i zwierzęta żywcem? No właśnie. Tutaj mamy zwierzęta, które nawet będą do nas strzelać. Nie chodzi o zwierzęt, żeby wystrzelać, ich chodzi o zdobycie informacji. Bardzo chętnie bym ich wszystkich wystrzelał w pizdu, tak? Tylko moja praca nie na tym polega. A moja polega na niszczeniu zła, więc... Najwyżej, twoja praca wymaga zwłok. Tutaj ściszając głos na ulicy. Ale czasami lepiej, żeby te zwłoki coś nam powiedziały więcej same z siebie niż z moich oględzin. Okej, panowie, wy tak podeszliście do dołów, powiedzmy, jesteście na razie na wysokości roztańczonego ogara, tak? Możecie sobie wybrać, gdzie trzeba pójdziecie dalej, czy w to, no w każdym razie. Gdzie wchodzimy? Okej, słuchajcie. W pewnym momencie wy tak dyskutujecie, i York słyszy w swoim migrobicie pik, pik, pik. Jorgu, odbierz. Co to jest dokładnie to pik, pik, pik? To jest dźwięk, który znam, czy...? Nie, to jest... Ktoś puszcza sygnał. Chłopaki, ktoś puszcza sygnał. Po pewnym czasie znowuż takie trzy krótkie... Tak jakby ktoś po prostu zwarł od wody, tak? Pik, pik, pik. Sprawdzam to na Voxie jeszcze. To znak? Nie na mikrobicie, tylko Voxa. Znaczy, no, przepraszam, na Voxie, tam gdzie po prostu nasłuchiwałeś na starą częstotliwość, o to mi chodzi. Mogę jakoś przepuścić sygnał z Voxa na mikrobida? Żeby wszyscy no to tak, słyszeli. Wystarczy. No to wystarczy po prostu się podpiąć, tak? A, no to puszczam to wszystko, żeby to słyszeli. No słyszysz, podobnie, po kilku sekundach. No może nie tam sekundach, ale powiedzmy po pół minucie. Pik, pik, pik. Coś mi to mówi, bo... Alfabet Morsa? Tak, właśnie mam kryptologię jak coś. O. Czy to szyfr? Mam kryptologię, mam tech, tak. Ja nie wiem jako gracz, co to może mi mówić, tak, ale moja postać może okej, coś wiedzieć. Okej, rzuć sobie na kryptologię. Raczej szyfry akolickie jeszcze tutaj nie podchodzą, więc... Wojenne tym bardziej. O! 30. Okej. Z twojej wiedzy o kryptologii udaje ci się odczytać, że to jest za mało informacji, trzy równe sygnały, żeby to było w ogóle coś, tak? Ale
Na twoje mniemanie może ktoś chce zwrócić waszą uwagę. Po prostu. Odezwijmy się może, tak? Odpowiedzmy na sygnał. Może nie róbmy czegoś tak pochopnego. Tutaj patrzę się nie, na... ja po prostu odpowiadam pik, także wiesz... A może winniśmy spróbować namierzyć to, czy jesteśmy w stanie zrobić coś takiego? Nie znam się na duchach maszyn tak skomplikowanych jak Vox. Technicznie Nigel, twoja serwoczaszka, kalibrując się odpowiednio, mogłaby użyć swoich sensorów do namierzenia tego sygnału. Okej, chciałbym tego spróbować. Dobrze, to wykonaj sobie. To będzie tech use wspomagany tym jej augerem plus 20. 66. Tech use był na inta, tak? Tak. Zabrakło odrobinę. Dobrze. To ja mogę sobie rzucić na Cypher's Warcant? Coś to da? Możesz, ale od razu ci powiem, że to nie jest żaden szyfr. Okej. Okej, to powiem ci tak. Udało ci się stwierdzić, że gdzieś z centrum dołów to przychodzi. To może być Henry. Wydaje mi się, że z centrum dołów gdzieś. To... W samym środku Imperium Zła. No cóż, nie jestem w stanie określić, czy to, w którym dokładnie miejscu, tak, generalnie. To może nie być Henry. Tak. A nawet Harry. Poszedłem za ciosem. Może to jakieś aślańskie zwierzę. Nie wie, jak obsługiwać tak poświęcone urządzenie. No, według mnie nie ma co się nad tym zastanawiać. Środek dołów to zawsze jakiś początek. Wysłuchajmy brata Jorka. Mam jedną deklarację, zanim jeszcze tam pójdziemy. Mhm. Jakby coś się zaczęło, jakieś strzały, to tak, to ja chcę, żeby moja serwoczaszka natychmiast się gdzieś ukryła. Żeby nie dostała przypadki. Dobra. A kiedy bardziej skłonni komunikacyjnie rozmyślają, Walter stara się zabezpieczyć ich dumania i uważnie się rozgląda i nasłuchuje, będąc gotowy w każdej chwili otworzyć ogień do czegokolwiek. No to Valerius tak samo, tylko że on patrzy powiedzmy w lewą stronę ulicy, jak Walter patrzy w prawo. No, a przy każdym tego, przy każdym zakręcie w lewo, w prawo, w lewo. Dobrze, panowie, idziemy. Jak wygląda to, gdzie wy tak śmiale postanowiliście postawić stopę? Przekraczacie bowiem magiczną barierę, zdaje się, dla mieszkańców tego miasta. Robicie coś, czego wiele osób po prostu z jakiegoś takiego nieopisanego i nieustawionego prawa nie robi. Wstępujecie do dołów. Ta część miasta to po części targ, a po części slums. To dom dla włóczęgów, wyrzutków i odszczepieńców, czyli dla dzikich aszlenów. Widać to po twarzach mieszkańców, przyglądających się wam, przybyszą z podejrzliwością i wrodzoną ostrożnością. Nawet gdy wy przechadzacie się między tutejszymi, w zasadzie powinienem powiedzieć szopami, a nie tyle domostwami, ci siedzą sobie u progów, kryją ręce w rękawach, a ramiona trzymają blisko pasków z bronią, tudzież przybierają pozy, jakby zaraz mieli rzucić się do ataku lub ucieczki. Z rzadka zabudowę stanowią stałe domostwa, większość to szopy, jak mówiłem, złożone ze złomu, wagony i wozy oraz rozłożone namioty, przy których palą się ogniska. Mimo warunków, to całkiem, jak się zdaje,
pełne życia środowisko w porcie męczeńskim, gdzie z każdego wyciętego w blasze okna spogląda na was jakaś wroga twarz. Ale tak jak oni się na was spoglądają, to dostrzegacie, że po tych brudnych, zakurzonych uliczkach ludzie się przed wami albo rozchodzą, albo chowają do domostw. I wyobraźcie sobie tak typowy shantytown, czyli jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to jest taka ciasna zabudowa, pełna bezładu, gdzie jedna... Taka fawela. No, taka fawela, gdzie jedna metalowa szopa stoi zaraz obok drugiej, na niej jest płyta robiąca za podłoże dla czegoś stojącego na górze. Między tymi czasami są rozłożone jakieś takie mosty wiszące, podwieszane, tak? Sklepek drewnianych albo metalowych powiązanych razem. Gdzie niegdzie jakieś kładki. I zewsząd, z mroku, spoglądają na was aszleni. A im głębiej się tam zadajecie, tym bardziej zdają się wyglądać na dzikich. Na początku, jak minęliście kilka domostw, no to dostrzegliście, że nawet ludzi odzianych w takie zwykłe płócienne, odzienie, tudzież jakieś dzianiny i tym podobne. Włókniste to ubrania, ale później im dalej brniecie, tym dostrzegacie ludzi w skórach, dla których nawet coś tak prostego, jak zdawałoby się bielizna, to jest kawał wyprawionego futra obwiązanego wokół pasa. Gdzieniegdzie jakieś sprzączki, gdzieniegdzie jakieś pasy właśnie, gdzieniegdzie przytoczone proste, żelazne narzędzia. I broń. Mnóstwo broni. Przede wszystkim noże. Ostrzy wszelakich, toporów, zębatych toporów i mieczy. Czy widzę wśród tych noży takie noże, jak widziałem w kształcie dzioba kruka? Dzioba kruka, no. Rozejrzyj się, to będzie test. Proszę ciebie, awareness. Tak jest. Na w sumie plus 20, bo mam wzrok na plus 10. 52. Gdzie mam? 16, Yuri. Mhm. Zabrakło mi 10. Dobra, każdy sobie może zrobić teścik awareness. Okej. Bardzo dobrze. Więc Walterowi wydaje się, kiedy tak się skupia, szukając czegoś, co by pasowało do opisu nóż w kształcie ptasiego dzioba. To by się wydaje, że kurde, większość tutaj ma taki kształt, ale nie per se wyglądający jak szpikulec. No, większość ma po prostu długie, zakrzywione noże. Jakby się uprzeć, mają kształt dzioba, tak? Ale są to jednak klasyczne noże. Czyli to nie są po prostu takie dziobowate, specyficzne noże. Czyli tak. Ten, który mamy na myśli, którego szukamy, jest bardzo... Ten, który znaleźliśmy w sumie, jest bardzo specyficzny i specjalny. Tak, tak jak było powiedziane, z czarnego żelaza odlany jakby forma ptasiego dzioba. Dosłownie, tak jakby ktoś ptakowi urąbał łeb, nie wiem, odcisnął w wapnie albo w jakimś innym materiale. Odcisnął formę i zalał tak, metalem. Tak, dokładnie. Panowie, my ten nóż mamy, zostawiliśmy go w... Jest jako dowód zabrany, tak? Dobrze pamiętam. Nie, zostawiłem go u nich tam, u miejscowej tej... U miejscowych, dobra, to tyle ja ważne, że imperialnych jest. Bo z tego, co się rozglądam, to ten nóż jest bardzo jakiś specjalny, może jakiś wręcz rytualny. Ale, jak komu poszły jeszcze testy awareness? Czy ktoś jeszcze zdał? Nie. Nikt nie zdał. Dobrze, to w takim razie, Walter, tobie wydawało się, że choć takiego noża nie widzisz, to przyglądając się wszystkim uważnie,
dostrzegłeś coś dziwnego. Pomiędzy tym zgiełkiem ludzi, który tutaj panuje, prawda, tą tłuszczą, jaka w ciasnych uliczkach, bądź co bądź, przed wami się pokojowo rozchodzi. W zasadzie nie tyle rozchodzi, co, teraz to zauważasz, wpuszcza was głębiej. To po pierwsze. Dostrzegłeś, że w tej tłuszczy kogoś zdecydowanie Ashlena po ubiorze i po tatuażach, ale zdecydowanie bledszego niż resztę. Niemalże o sinej skórze. Który tak przemyka na drugim, trzecim planie, tak? Dokładnie. Rozumiem. Panowie, jest tutaj jedna taka bardzo specyficzna osoba. Obserwuje nas, a Ashleni na razie nie atakują nas. Czemu? Pozwalają nam wyjść głębiej. Czyli de facto idziemy na ubite przez nich pola. Zasadzka. Oni mają stare tradycje i noże. My mamy imperatora i broń palną. Tak, tylko jak skrócą dystans, to, że tak powiem, wrócimy primusie do tradycji. Chciałbym... Powiedział Walter i słyszysz w tym momencie chrupnięcie jego knykci. Muszą być bardzo głupi, jeśli cokolwiek tam zrobią, Imperium nie zostawi tu kamienia na kamieniu. Chciałbym wam przypomnieć, zwłaszcza moim przyjaciołom Bjornowi i Walterowi, że jakby to ująć... Przyszliśmy tu po informację, wiem, dlatego... Nie. Grupa Ashlena z Gunmetalu używała broni palnej. Mogą mieć jakąś... Oni byli w Gunmetalu. A tutaj oni mają coś gorszego niż broń palną. Wiara. Nie. Ilość. Tak. Pamiętacie, o czym mówił Aristarchus? Dlatego teraz bardziej odbezpiecza swoją strzelbę. Mam tym razem nie damy się nabrać aszleńskiej wiedźmie. Tak. Dobrze, panowie. A czy dostaliście jakieś informacje od Aristarchusa? Zwraca się Walter do posiadających voksy. Nie. Nic? Żadnych tych sygnałów, bo tam słyszałem jakieś piknięcia. Deliberowaliście na ten temat. Podejrzewam, że chcą nas zbawić tymi piknięciami właśnie. Co, oni? Tak. Może i tak. A, kurde. Co, jak co, Aristarchus by się raczej w piknięcia nie bawił. To co, po prostu idziemy sobie na spacer po dołach, czy ktoś ma jakiś lepszy pomysł? Im bliżej będziemy, tym pewnie łatwiej będzie znaleźć już ten sygnał. Jak dla mnie, to najłatwiej byłoby wejść w tą pułapkę i wtedy wszystko się rozwiąże. Inny sposób. To jest proste rozwiązanie i mi się podoba. Nie mamy lepszego pomysłu. Dobrze, no to w takim razie... Co żywiej, panowie? Jak to mawiają, ku przygodzie. Niech ktoś obserwuje dachy. Ja właśnie trzymam na nich oko. Jasne, okay, obserwuję. Kontynuując wasz wojaż do przodu, przechodzicie się oczywiście, wymijacie kolejny załom, następny załom, bo tutaj jest... Ta droga jest praktycznie jak labirynt. W pewnym momencie musieliście nawet przejść przez czyjąś szopę. Z czego szopa, to dużo powiedziane. Szopa mieszkalna była to może kiedyś, teraz w zasadzie to bardziej robi jako wsparcie dla wyższej kondygnacji, gdzie z jednej strony domostwa jest wielka dziura, z drugiej strony jest ekwiwalentna dziura i po prostu ktoś sobie zrobił tam ścieżkę. Zaś pod jedną ze ścian leży uwalony pod szmatami, jakby się zdawało, czyjś szkielet. Kiedy przechodzicie sobie w ten oto sposób, dostrzegacie po przeciwnej stronie, wydobywacie się na dłuższą, idącą lekkim załomem aleję. Aleję, która dalej za tym załomem, znaczy za taką lekkim wygięciem, znika w kolejnych, jeszcze gęstszych ilościach szop, przewróconych kontenerów, gdzie ktoś
powycinał wejścia i okna. I tam na końcu tego tej uliczki, zdawałoby się 40 metrów od was, albo troszkę nawet dalej, dostrzegacie bladą kobietę o czarnych włosach, o zimnych, błękitnych oczach, z taką smugą jakby czarnej sadzy przeciągniętą po swych oczach, pogłębiających tylko cienie. Wydaje się, że być bardzo gibka, ale i jedno całe ramię ma przepasane jakby na takim prowizorycznym temblaku. Stoi tam i wyzywająco się na was patrzy, jakby was oczekiwała, po czym uśmiechnąwszy się przez chwilę, rzuca się do ucieczki. Oto i nasza pułapka. Wabik. Trimus podnosi karabin w jej stronę i celuje. Okej. Okay. Czy możemy sobie zrobić się do ucieczki, jesteśmy w stanie zalać ją ogniem? Możemy właśnie sobie w stanie zrobić, Primus to jako jedyny zadeklarował, więc róbmy sobie teścik inicjatywy, Primusie, ty kontra ona. W zasadzie najpierw, a nie, dobra, po prostu inicjatywę, bo ponieważ to zadeklarowałeś, to... A tylko Primus, bo i Walter był gotowy, że ma quick draw i rapid reload, to wiesz, cały czas... Na razie tylko Primus, jako jedyny to zadeklarował. Dobra. O nie. Czekaj, czy w DH1 też można w ogóle czy odzyskaliśmy fejtę, czy nie odzyskaliśmy? Nie, bo nie było nowego dnia. Nie było nowego dnia. Okej, dobra. A racja, bo tutaj co jeden dzień. Dobra, czyli w takim razie jeden. 1 plus 2 to jest, 3. No to ona ma 10 plus 4, więc... więc tak. Wszyscy się zrywacie zaraz po Primusie, ale ona już w kilku szybkich susach zmyka za najbliższymi budynkami. Ewa, ale że tam się nie zrywał, on sobie spokojnie ja też się nie zdobywa. To i tak jest zasadzka, i tak musimy na nią pójść. Nie ma co się śpieszyć, bo... Dokładnie. Tym głębiej wejdziemy w zasadzkę i będzie nie... tego... bardziej nieprzyjemnie dla nas. Spokojnie, bez nerwów. Co ciekawe, na tej ulicy, na której jesteś, na tej alejce, wydaje się wam, że nikogo tutaj nie ma. Spoglądacie w jedną stronę tej alejki z załomem i poza tą dziewczyną, która była tam sama, wszystkie drzwi, wszystkie okiennice, wszystko jest zawarte. Spoglądacie za siebie, w przeciwną stronę tej alejki, która takim owalem coś obchodzi, też wszystkie drzwi, wszystkie okna zawarte. A dachy? Na dachach też nikogo nie ma. No chyba, że tam są jakieś kondygnacje wyżej. Może powiedzmy dostrzegliście jakiegoś aszlańskiego dziadka, który przyglądał się temu, tej całej scenie z małego okienka, ale jak tylko się jorgnął, że na niego się patrzycie, to też wściubił nos za okno i zasunął taką przesłonę. Czy to wygląda tak, że my idąc tą alejką, nie mając praktycznie możliwości ani zejść w prawo, ani w lewo, czy moglibyśmy być pod ostrzałem w tym momencie, jakby ktoś z góry zaczął siać? Czy to jest takie ścieżka bez wyjścia? Nie no, na pewno gdzieś tam dalej jest jakiś ząb, gdyż ta dziewczyna w niego wskoczyła. Ale na razie na tym odcinku po prostu... Macie ciasną zabudowę? To jest taka patelnia, dobra. Tak. Dobra. Panowie, nie wiem, czy pójście w tą alejkę jest zbyt dobrym pomysłem. Jorgu, jak silny jesteś? A co trzeba zrobić? Wątpisz w niego? Nie. Zwyczajnie chciałem zdobyć twoją opinię na temat tego, czy byłbyś w stanie podsadzić kogoś z nas, albo nawet więcej, na dach. Któryś z tych. No chyba ja. Patrzę się na gigantycznego, muskularnego murzyna. Jednak nie powinien być problem. Gigantyczny, muskularny murzyn. Czy jesteś tak bardzo muskularny jak Leszta? Ty masz siłę tylko 32.
No właśnie, ja jest taki... mniej muskularny od... Nawet taki grupa tak jak ja ma 46. Wiesz, nawet takie... Primus ma więcej. Nie, bo to wiesz, bo na przykład Nigel, no. Nigel jest gruby, więc on ma tonę tłuszczu, co nie? A York jest taki wyrzeźbiony, po nim widać po prostu te muły. On jest taki, proszę ciebie, dla rzeźby, tak? To po prostu tak. On ćwiczy sumie, dla rzeźby, nie dla siły. Wiesz, taki Nigel to jest powerlifter, co nie? A York to, kurde, bodybuilding, co nie? On napierdala, że muły były tylko i wyłącznie. W każdym razie, jeśli kogoś, to raczej mnie, ja mam karabin snajperski. Albo mogę komuś dać. Sugerowałbym pójść naokoło. Poza zawsze się rozdzielić, ale to jest zły pomysł. Nie, nie rozdzielają się. Nie, żadnego nie. Rozdzielania się. A jest w ogóle jakieś około? Idziemy czy nie? Może jest jakieś około. Właśnie się pytam, czy jest jakieś około w ogóle? No jak mówię, możecie iść w jedną stronę za tą dziewczyną, możecie wrócić do tego bocznego korytarzyku, którym żeście przyszli, albo iść w dół, to znaczy w przeciwną stronę niż to, gdzie ta dziewczyna poszła. A może... Przede wszystkim, jak tak gadamy, to ja bym chciał przygotować sobie lasgana i się ustawić na z tyłu tej naszej gromadki i obserwować tyły jako zamykający. Możemy tak wejść na dach. Narysuję wam to. Dlatego lubię tabletopa, bo tutaj daje mi to tyle wolności i łakoci i witamin wszelakich. Dobrze. Więc tak. Mniej więcej tak to wygląda. To jest jedna część. I wy jesteście w tym miejscu. Stąd żeście przyszli. Tam uciekła ta dziewczyna, tak? Tutaj też był skądinąd jakiś załom, przez który musieliście przejść. Nie widzę innego wyjścia niż za nią, chyba że górą. Górą. Zawsze lepiej być. Wyżej. Tutaj ściągam karabin. Najczęściej patrzysz, co w ogóle by utrzymało człowieka, te wszystkie konstrukcje. Tak, oczywiście. Większość z tych płyt bardziej jest przystosowana do albo ludzi lżejszych, tudzież mniej obciążonych, ale twoim zdaniem zrobi to robotę, tak? Czy ktoś chce iść górą? Łapy do góry. Ja zdecydowanie. Jorg? Jak trzeba, to mogę. Reszta pójdzie po prostu, ten dwójka pójdzie górą i tyle. Jak chcecie, mogę wam dać karabin mój. Chociaż, szczerze mówiąc, proponowałbym, żebym ja i Valerio zostali na dole, jako ci mający doświadczenie bojowe, porządne. No to w takim razie ja pójdę górą z Primusem. Dobrze, dołączę do Valeriusa i Jorga. Przyda wam się zbroj na ramię. Sprawiedliwości. Ja bym tam powalczył w starym, dobrym tunelu, jak za czasów regimentalnych, ale uliczka się nada. No to... No, uliczka jest ciasna, prowadzi w jednym kierunku, prawie jak tunel. No, tylko mogą na ciebie strzelać z góry. No to dlatego nasi koledzy się wdrapią na górę. Okej, okay. Kto się wdrapuje na górę? Ja i Primus. Znaczy, ja pomagam Primusowi, bo jestem dość silny. No i też Primusowi mogę pomóc, bo jesteśmy najsilniejsi tutaj z Nigelem. Nawet nie musicie sobie robić na to testu, bo nie jesteście niczym gnani, więc to spokojnie wam przechodzi. Podsadzacie się wzajemnie i wciągacie, aż w końcu znajdujecie się na tych górnych płytach, gdzie jest równie dziwnie spokojnie. Chociaż tutaj już słyszycie, że faktycznie wewnątrz ktoś mieszka, ale najczęściej są to ludzie, którzy tak jakby się przed czymś przygotowując, zamknęli wszystko na cztery spusty. Co dziwne, mimo to, że to są doły, mimo to, że to są slumsy, co jak co, ale drzwi pancerne są. Znaczy w sensie solidne, tak? Że to nie jest jakaś dykta, to nie jest jakaś blacha falista. Chociaż wiele tutaj rzeczy tak wygląda. Nie, jeżeli chodzi o drzwi i okiennice, są solidne. I to jest uniwersalne, informują. Tak jakby oni już się do tego przyzwyczaili. I teraz dostrzegając po ścianach, szczególnie tych na górze, które trudniej jest wymienić, dostrzegacie tutaj zaprawione, połatane
dziurę po kulach. Informuję o tym drużynie, że mają broń palną. Jeszcze jak wchodzimy, to pokazuję Nigelowi pewne kuliste urządzenie, które jak uruchamiam, nagle zaczyna wygłuszać nasze kroki. Odpalam stamer. Bardzo słusznie. Bardzo słusznie, ponieważ tutaj na górze chodzicie po blasze, która pod waszymi stopami, szczególnie cięższych osób, gnie się i strasznie hałasuje. Jak działa stamer, bo nawet nie wiem. Jak masz falę jakiegoś dźwięku, to on stara się walić jakby falę o przeciwnym zwrocie do niego. Chce to wyzerować. Ciekawe. Wygłusza, tak? Dobra. Ja idę z karabinem snajperskim, jak coś. A jest autokar. Dobrze. Natomiast na dole Valerius, idąc chyba z przodu, rzuca tak, mając doświadczenie w tego typu walkach. Nie zatrzymujcie się na wysokości okienek i trzymajcie się bliżej ścian. Właściwie to dalej ścian, bo kule się lubią odbijać od ściany. Co panowie, ruszamy? Może zagwiżdżemy na tą... No nic, idziemy tak dalej. Okej, za nią, tak? Czy przeciwko? Tak. Tak, za nią. Dobrze. Poruszacie się w takim razie tą alejką, postępując w kierunku, chcecie tą dziewczynę dorwać mniej więcej. I kiedy przechodzicie tak gremialnie jakieś 30-40 metrów, zza waszych pleców, mniej więcej od strony alejki załomu, w którym żeście weszli, słyszycie zgrzyt metalu, jakby przestawiane cała masa metalu. Nadzieję, że jest z góry, to pewnie widzi, co się dzieje, tak patrzę. Nigelu, niestety dla ciebie to jest, gdybyście byli w tej alejce, gdyby to się działo w tej alejce, którą idziecie, to byś widział, ale to jest tą alejką boczną, z której przeszliście. Niestety tam ci wiele zagradza, chociaż widzisz, że wzbijany jest kurz. Jakby kilka osób bardzo mozolnie przestawiało po prostu coś ciężkiego. Okej. Coś przestawiają tam w tył. Słyszycie to? Wszyscy słyszą z was ten metalowy zgrzyt. I zaraz po chwili kilka podobnych dźwiękowych emanacji pojawia się, czy to za wami, czy to dookoła, ale nie w waszym widnokręgu. Chcą nas odciąć. Patrzę się na Nigela. Musimy ich stamtąd zabrać z dołu. Widziałeś te drzwi. Nie przebiją się do środka. I w tym momencie odpalam bidon. Wy na dole musicie się wyciągnąć jak najszybciej stamtąd. Też tak sądzę. I podchodzę do krańca dachu, żeby się przygotować na odebranie kogoś. No to Valerius, który jest już pod ścianą, de facto robi takie kolanko, żeby kogoś podrzucić. Ja obserwuję, tak ubezpieczając. No to Walter idź pierwszy, ja ubezpieczam. Ja też w sumie mogę pomóc. No. Ja jestem na dole, więc ty płacisz. Okej, okay, więc dobra, wciągacie się powoli jeden po drugim. Tymczasem Nigel, przyglądając się scenerii dookoła was, dostrzegasz, że po pierwsze, nad waszymi głowami te mroczne chmury zaczynają przebiegać coraz szybciej. Gwizd wiatru, który wbija się w te slamsy, zaczyna po nich hulać, sprawiając, że wiatr hulając po tych slamsach gwiżdże tutaj straszliwie prosto w wasze uszy, ale i wygina te metalowe płyty, sprawiając, że chlastają jak gięta piła, powiedzmy, naprężane arkusze metalu. To raz, dwa. Niesie to ze sobą piach z poza portu męczeńskiego, który trochę szczypie was w policzki, po oczach, czy gdziekolwiek indziej. Ale ostatnią rzeczą, która
wraz z podmuchami pojawiła się dookoła i to jest coś, co z trudem zauważyłeś dopiero kilka razy mrugając oczami, być może próbując pozbyć się piasku. To, że na różnych krawędziach budynków przyczupnęły sobie dziwne ptaszyska. Wielkie, mroczne, granatowo-czarne. Ich łby przypominają ci, wyobraź sobie taką długą ptasią szyję, ale zwieńczoną nie per se głową w normalnym rozumieniu, ale od razu dziobem. Pozbawione oczu. Takich ptaszysk jest tutaj coraz więcej. Przesiadają się. I chociaż oczu nie mają, to przypatrują się wam. Pośpieszcie się, panowie. W końcu udaje się wam wciągnąć ostatniego członka waszej drużyny na górę. Jesteście faktycznie sobie na jakiejś wyższej płycie. Dostrzegacie w końcu, że i w tej długiej alejce, którą wyżeście tej podążali, hen tam z tyłu, ktoś zaczyna też przesuwać jakiś ciężki metalowy obiekt. Otóż zza jednego z załomów, tudzież zza otwartych drzwi jakiegoś domu, które dosłownie na chwilę otwarto, zaczyna wysuwać się związane kilka metalowych, czy to mebli, czy to jakiś komu, czy to beczek, taka barykada, którą ktoś wysuwa i właśnie zblokował kawałek uliczki. Odcinając ją. Gdybyście teraz byli na ziemi, to odwrót byłby całkiem problematyczny. Szczególnie, że te barykady, jak dostrzegacie, najeżone są u góry jakimiś pokruszonymi kawałkami szkła, butelek, drutem kolczastym. Cwaniaki. Prawie jak ten tunel Valeriusa. To by podejrzewał tych dzikusów o takie umocnienia. Uważam, że powinniśmy przestać ich jakby niedoceniać. My niż pogardy. Mam pytanie natury technicznej. Mhm. Jak działa ten stammer? W sensie, jaki ma zasięg? To jest kilka metrów. Czy my musimy chodzić w takiej grupie ściśniętej, czy możemy się rozproszyć troszeczkę? Nie, to trzeba być blisko. No tak. Zresztą on w ogóle działa dość krótko, jakieś tam 15-20 minut. No trochę ponad 20. Kto idzie pierwszy? Tutaj wyciągam stammer, mu się to bardziej przyda. Obojętnie, tak. Znaczy w takim wypadku to może ja i Valerius pójdę przodem. Ze stammerem po prostu dwójką, aby za nami. Jesteście wojownikami. I podaję Primus to. Łapka się zamyka. Czas teraz. Kto prowadzi? Valerius tudzież York, tak? Mhm. No to może być Valerius. Valerius. Sunie sobie tego stammera w kieszeń płaszcza i... Rób teścik na awareness, jak idziecie tymi dachami, tak? Tymi platformami. Obydwoje, tak? Oczywiście. Przepraszam? Upsi dupsi. Nie. 51, no nie. Okej. Okay. Aż wiesz co, przerzucę. Karamba. Rzeźba elegancko. Valeriusie, idziecie sobie po tych dachach i już masz dać kolejny krok. Nagle York złapał cię za ramię, wskazując na płytę, na którą miałeś nadepnąć, która jest idealnie spasowana, ale jest dobrze przycięta i zamaskowana. Jest to zapadnia. Znaczy spasowana tak, że jak na nią postaniesz, to zapadnie się i padniesz na dół, tak? Dzięki, Jorgu.
Kto by się spodziewał, że będą tyle pułapek zastawiać? No, kiedy chodzimy im po dachach. Mówię, że sam tego nie wyczułem, ale nie jestem przyzwyczajony do chodzenia po tak cienkich powierzchniach. Swoją drogą. I tak obcasem z bezpiecznej odległości Valerius by w to uderzył, żeby to padło. Kiedy tak walnąłeś z bezpiecznej odległości, no to faktycznie po prostu klapa. To jest taka klapa, przez którą się wychodzi, wiesz, z dołu na górę, ale ona jest specjalnie obluzowana, a pod spodem nie to, że jest tam jakiś, prawda, dół z kolcami czy coś taki, ale po prostu graty, więc jakbyś na to wpadł, to byś się mógł połomotać troszeczkę. Ja jeszcze na mikrobidzie oczywiście informuję. Panowie, uważajcie, na gdzie stąpacie, bo są nad, w tych dachach zapadnie. No. I kiedy tak idziecie, panowie, dostrzegacie kolejną rzecz. Mianowicie, po pierwsze, coraz mniej z tych domostw jest pozamykanych per se. W kilku miejscach może są pozamykane drzwi, ale nie okienka. Okiennice są otwarte, chociaż wieje z nich pustka i ciemność. Do jednej takiej się zbliżacie po tej stronie uliczki, którą idziecie. I od razu, kiedy tylko żeście się zbliżyli, i to jest idealna, genialna zasługa tego, co Primus zrobił. Kiedy wglądacie do środka, dostrzegacie zaczajonego tam młodego Ashlena, który jest równie skonsternowany co wy, a w dłoniach ściska dubeltówkę. Przygotowany, zaraz zaczajony pod samym oknem, żeby wyskoczyć i zacząć strzelać. Po prostu York, kiedy ty przychodziłeś, spojrzałeś sobie przez to okienko i widzisz takiego przykucu kretyna, który siedzi i czeka. I kiedy on spojrzał w twoją śniadą cerę, to nagle zrobił wielkie oczy i sam nie wie, jak zareagować. Ale ma w dłoniach dubeltówkę. Jakby czekał na sygnał, żeby wyskoczyć do okna i zacząć strzelać. No cóż, jak widzę dziada z dubeltówką, gotowego, żeby strzelać, i jest zaskoczony, no to ja w niego strzelam. Proszę bardzo. Puszczam w niego serię. Okej. Okay. To jest twój last gun? Tak. Uuu. Kamera zostawiłem. O Boże, w głowę. Uuu. Plus że jest zaskoczony, tak? Tak. Więc wszystko trafia. Oj. To jest ryjka, czyli to jest czwórka. Wszystko trafia, tak? Czyli cztery trafienia. Tak. Serią, tak. Cztery trafienia. Przerzuć. No cóż, tego pana już chyba nie będzie. Przynajmniej w tym oknie. No niestety. Plus 30 masz, więc plus 30 z zaskoczenia, plus 30 za point blank, panie, jeszcze. To point blank tak. Plus 60. Wchodzi. Więc wchodzi, dorzuć jeszcze jedną kosteczkę sobie. Okej. Okay. To dorzucę. No. Siódemka. Okej. Okay. Widzicie coś takiego. Przed wami York po prostu przeszedł obok jakiejś chaty, spojrzał w bok i nagle błyskawicznie tym swoim lasganem, krótkim, bardzo zgrabnym, wypruł całą serię prosto w czyjś pysk. Widzieliście, jak wiązki rubinowej energii wylatują z soczewki i zaczynają gotować coś, co nagle zaczęło zaraz przed wami przy tym oknie bulgotać i bryzgać na Jorga krwią. Ja od razu drę mordę. Są w budynkach, czają się na nas! I teraz, panowie, proszę gremialnie o inicjatywkę. Rzucamy na inicjatywę. Dedych. Każdy mi będzie mówił najpierw od Nigella, ile ma... 6 plus 3, 9. Łącznie 9, okej. Okay. Nie mam nic do inicjatywy chyba. Spoko. Nie. Teraz Primus. 7. Łącznie 7, tak? Już po dodaniu? Łącznie. Tak. Dobrze, bardzo dobrze. Teraz Walter.
5 plus 3 plus 1, 9. 9, dobra. Teraz Valerius. 8 plus 3, 11. 11, okej. Okay. No i Jorgu. 3 plus 9, 12. Uuu. Jorgu Jorgensen, okej. Okay. To teraz ja sobie rzucę za Ashlenów. Jak oni będą mieli? Proszę bardzo. No ja pierdolę, plus 1. Czyli są kompletnie zaskoczeni. 3 tak? Plus 1. No kurde, 4. Okay. Oj tak. O kurwa, murzyn na dachu. What the fuck? No, o cholera, powiedzieć, ten czarnuch z Rockiego. Po części przez ten wasz stammer, tak? Udało się, brilliant. No więc panowie, zaczynają pierwszą turę. Otóż cały rozgardiasz zapoczątkowany przez Jorga jakby wzbudził wielkie pobudzenie też, no i oczywiście krzyk ofiary, która tylko zdążyła jęknąć, zanim jej twarz została ugotowana przez Lasgen. Zdążyła tylko jęknąć i wtedy słyszycie, że z tych wszystkich budyneczków, tych szop, gdzie były jakieś tam uchylone okna, zaczynają dobiegać odgłosy, wezwania w jakichś dziwnych, plemiennych językach, na rzeczach, których wy nie kojarzycie, ale zaraz za tymi zawołaniami jest mnóstwo takich metalicznych krz, tudzież czynk i innych rzeczy, jakiegoś ładowania magazynków i tym podobne. I pierwszy jest York, zanim tamci się w ogóle wychylą. Znaczy oni się wychylą jako ostatni, to od razu wam powiem, więc macie de facto rundę, żeby coś zrobić, jakąś znaleźć może osłonę czy coś. Ja może pokażę, narysuję, zróbmy krótką przerwkę, może tak, a ja narysuję wam, jak wygląda sytuacja taktyczna na nakresie. No dobrze, zatem tak sprawa wygląda, jesteście sobie na dachu, tutaj poniżej was jest ulica. Jesteście przy oczyszczonym oknie przez Jorga i teraz właśnie Jorga jest tura. Jorgu, co robisz? Dostrzegasz, że dookoła jest mnóstwo budynków, z których już zaczynają powoli wychynać Ashleni, ale jeszcze trochę im do tego zajmą. Ja od razu jak jestem przy tym oknie, to zerkam do środka budynku i przechodzę przez to okno, jak widzę, że jest w miarę czysto. Wewnątrz jest, panuje coś, co... jakiś badacz Akademii Sztuk Pięknych poznałby za artystyczny nieład, a wewnątrz jest po prostu bałagan spowodowany bytnością najbardziej prymitywnej z lokalnych kultur. Udaje ci się wskoczyć do środka, wymijasz truchło zwalone na ziemi, krwawiące cały czas i dostrzegasz, że faktycznie tutaj jest jakieś skromne przejście, zaraz przy hałdzie też uwalonych, powiedzmy, śmieci. Tutaj, pod tą ścianą, gdzieś tutaj w głębi, jest coś, co przypomina raczej utytłany materac na sprężynach, obity jakimś materiałem. I wala się tutaj różne takie typowe utensylia, ale jakiś kocioł pod nim, węgla i popioły. A to by udało się wbiec, tak? Czy to te wejścia są zamknięte jakoś jakimiś drzwiami czy coś, czy są po prostu... Są zamknięte na zasadzie prostych, blaszanych drzwi, tudzież czasami nawet drewnianych, ale to o wiele rzadziej. Więc najczęściej prostych, blaszanych drzwi na prostych, blaszanych zawiasach. Dobra, to ja podbiegam pod te drzwi i drę mordę do mikrowida. Panowie, chodźcie, czysto jest! Mhm. Ja się, wiesz, tutaj przygotowuję już do biegnięcia dalej. Dobra, taka była deklaracja Jorga, teraz idzie Valerius. No, Valerius też przeskakuje przez okno i on tak przy nim zostaje. Szykując już swoją furię triplex. Rozglądać się tylko tak przelotnie. No z tym czysto, to by mnie przesadzał. Tak, no zdecydowanie udało ci się nawet w coś wdepnąć, ale na szczęście to nie były jakieś środki organiczne.
raczej jak dostrzegasz nazbierany chrust oraz w takiej paczuszce ususzone łajno jakichś tutejszych zwierząt pociągowych. Oj tam, w porównaniu do Inferni to tu jest całkiem czysto. Zaraz się zrobi brudno. Mówi Valerius, już włączając zasilanie z baterii do pistoletu. Mam jeszcze jedno pytanie, zanim zaczniemy. Tak? Tak, żeby już nie było wątpliwości, ile jest AP z osłon? Nie jest wyświetlone na osłonach. Więc no trudno powiedzieć. No tak mniej więcej, 41, 2, 3. Tak mniej więcej to nie wiesz. Osłon? Już ci mówię. Nie, no bo... Gdyby, no to blacha falista. Tylko, żeby no od razu było wiadomo wszystko, tak. Znaczy, blacha to najczęściej jest, jeżeli chodzi o... o jakiś tam... dach, to tak. Natomiast... jeżeli chodzi o ściany tutaj, no to są troszkę trwalsze, bo muszą jednak utrzymywać konstrukcję. Ale w niektórych przypadkach jest to po prostu grubsza blacha, a w innych przypadkach jest to... no cóż... jest to powiedzmy jakieś tam pałąki metalowe, między którymi te arkusze metalowe też są rozciągnięte. Więc powiedzmy, typowa skrzynia z drewna zrobiona ma AP8. Więc w najlżejszych miejscach, powiedzmy te arkusze blaszane, miałyby podobne AP, też około 8. A w najtęższych jakieś 12. Okej. Okay. No właśnie. Oh boy. I w takim razie Nigel, teraz ty. Proszę? Panowie, ja przejdę się trochę z tyłu i będę ubezpieczał tutaj. To jest mój full move. Nie, to jest w sumie running action. Mhm. Czyli nie miałem zasięgu. Czyli wbiegasz tutaj. Co tutaj dostrzegasz? Jest to też jakiś mały, mała skromna szopa, gdzie z kolei pod sufitem zrobiono sobie coś na zasadzie wędzarni. Dostrzegasz na sznurach wiszące teraz za tobą kawałki mięsa suszące się nad rozłożonymi tutaj na podłodze kawałkami właśnie jakiegoś drewna, które się tutaj paliło, ale nikt tego jeszcze nie zdążył zebrać. Dobra, wbijasz tam do środka. Nikogo tu nie ma, tak? Nie. Dobra. No i może zaznaczę kurtuazyjnie przejście do innego pomieszczenia. Tutaj. Dobrze, Walt. Mówię, że chyba jest przejście do was, tego budynku obok. Dobra, czyli jedno przejście z głów. Rozumiem, i... tutaj przefrunąłeś. Tak, przefrunąłem, staję za węgłem i przycelowuję za resztę akcji, gdzieś w tym kierunku. Mm-hmm. Jest gotowy do strzału. Dobrze. No i oczywiście Primus, powiedzmy, podąża ze swoimi braćmi. Też biega do środka. Okej. Okay. Okno, no gdybyście jeszcze chcieli coś robić w danej rundzie, no to by było oczywiście swoiste wyzwanie, ale powiedzmy, czy ktoś jeszcze coś zamierza robić w tej rundzie, znaczy, bo tak jak mówię, albo konsumiecie... Będzie na razie się chowa, tak, więc... Żeby... Dobra, dobra. Czyli generalnie mija ich runda teraz. Mhm. Teraz Ashleni, oni... jak się zdaje, wychynęli zza węgła, spodziewając się was i po prostu możliwości zatrzaśnięcia na was błyskawicznej pułapki. Ale tak się nie dzieje. Ponieważ część z nich wychynęła z bronią, a broń jest wszelaka, od automatycznych karabinów po strzelby, po jakieś też karabiny myśliwskie, a jednak rozglądają się. Cholera, nikogo nie widać. Więc wracamy z powrotem do teraz aktywacji Jorga.
No dobra, to ja w takim razie sobie kulturnie, jak tu stałem, wypierdalam drzwi skopa i patrzę, co jest dalej. Okej, kiedy wypierdoliłeś drzwi skopa, dostrzegasz, że tutaj na podłodze leży dwójka aszleńskich dzieci, które nagle zaczęły się ze sobą ściskać ze strachu i są odziane w skóry, a na sobie mają dziwnie znajome ci już tatuaże. Jeszcze tylko pytanie, czy tutaj jest jakieś przejście, czy to jest takie... Nie, na razie nie widzisz. Okej. Ja to wchodzę do tego pomieszczenia, co nie, i się rozglądam dokładniej. Na tej dzieciaki tak nie celuję konkretnie w nich, tylko raczej skąd mógł przeciwnik by wyskoczyć. Okej. Więc tak. Kolejne przejście jest tam dalej, po przeciwnej stronie. Te dzieciaki siedzą sobie na takim stercie skór i patrzą się na ciebie nienawistnie, ale zarazem ze strachem. Mamy tu dwójkę szleńskich dzieciaków. Valerius, chodź do mnie. Już, jeśli jest czysto. No dostrzegasz dokładnie tą samą scenę, co... To opisałem Jorgowi. Panuje... Jeśli Valerius już za mną tam stoi i jest gotowy, to ja od razu podbiegam tam do tych drzwi dalszych. Masz ruchłasz? Ja stałem dosłownie tutaj za framugą, więc... Tak, no może sobie pozwolić. Okej. Okay. To jest akurat taka akcja. Zaglądając przez drzwi dostrzegasz długi korytarz. Co ciekawe, na końcu jego, tutaj... Są ustawione jakieś beczki. Zdają się być porodzewiałe, albo po prostu czerwone. Czerwone beczki. Ładnie. How convenient. Ewentualnie porodzewiałe. Na tym mi się ruch kończy, więc ja po prostu, wiesz, siedzę za winklem i obserwuję. Dobrze. Ja zależy, po prostu za pełny ruch się pozycjonuję do Jorga. Nigelu, teraz ty widzisz przed sobą wszystkich tych aszlenów, którzy wychynęli i zaczęli szukać celu. Jeśli mam być szczery, to mam wzrok na wszystkich poza tym tutaj. No i poza tym, bo on jest... Taitem. Tak. Na razie jestem schowany w cieniu, co nie? Nic nie widać, nie? Pozostaję schowany w cieniu, przygotowując się do strzału na... Albo szukam kogoś, kto ma karabin automatyczny lub hunting rifle, tak? Ten. Przycelowuję w niego za całą akcję. Okej. Okay. Walterze? Przycelowywać, czy też do tego próć? Wybierz inny cel, tak? Może. Tak, tylko że ja nie mam specjalnie innego celu. Widzę tylko tego i tego. Możesz zawsze zrobić tak zwaną akcję ready i strzelić do kogoś, kto jakby wybiegnie ci ten. Że oni nie wybiegną, tylko zaczną strzelać. Jak na moje, wyceluj w tego po prostu i się przygotuj. Skoro póki to szukają celu, to czemu by nie? Dobra, czy będą dalsze plusy za to, że przycelowuję dalej? Bo to już będzie półtora tury przycelowywania. Nie, masz maksymalnie plus 20 za przycelowanie. Tak, maksimum plus 20. No to dobrze, to przygotowuję się do strzału do tego typa, może wychynie trochę, trochę bardziej, dalej trzymam się tak w jest. Cieniu, no. Tak jest, dobra. Po pierwsze, tutaj, kurwa, macie. To są moje kości, zostaw, jak chcę. Chcę, żeby było blisko tutaj. A, okej, okej, dobra. No nie wiedziałem, myślałem, że po prostu się zgubiły. Nie. To zblokuje. Bo cały czas patrzę na tą mapę, niech mi się jeździ z powrotem. Zobaczę, czy... właśnie, Selarze, zrób sobie teścik stealtha. Masz oczywiście bonus za to, że jesteś tam w cieniu i tak dalej, ale jednak jesteś najbliżej tego, co oni słyszeli i próbują też cię wypatrzeć. Okej. Wow! Ninja. Skrył się. Widzisz, że ci aszleni
są coraz bardziej sfrustrowani. Niektórzy nie mogą... No gdzie się podzieli? Coś tak tego typu odgłosy zaczynają się rozgłosić. Wtem kilku z nich zaczyna opuszczać swoje kryjówki. Wychodząc, powiedzmy, z... pod bronią. Też może narysuję, gdzie to. Wszystkie te przejścia. Pyk, pyk. Na pewno ktoś tam musi być. Tako rzeką. Oj, zaraz się przekona. Tak. Ten podchodzi gdzieś tutaj. Podchodzi gdzieś tutaj. Ten gdzieś tam znika w odmętach. Wraca się na lepszą pozycję. Ten tutaj też przechodzi sobie, żeby dojrzeć, gdzie to też mógł się podziać tamten nic po nie. Chociaż nie, może tutaj bardziej na rogu na razie. Ale to wszystko, co robią, tak? Dobrze, to teraz znowuż York. Czy ja też słyszę tę gadaninę? Słyszysz jakiś ruch, tak? Ale to zbyt dużo, żeby rozszyfrować dokładnie. Okej. Okay. Ci, co są przy oknach, ci słyszą perfekcyjnie, tak? No wy tam jesteście, macie trochę wytłumienia jednak. Nie, no to kiwam po prostu głową na Valeriusa i idę dalej. Patrzę, co tam jest i uchodzę tutaj do tego zakręcika. Mhm. Jest tutaj długi korytarz z zapasami wszelkiego rodzaju. Czy to jakieś drewno na opał, czy tam inne rzeczy opałowe, tak jak już mówiłem. I no powiedzmy ubrania wiszące na sznurkach, suszące się. No dobrze, i dostrzegasz, że tutaj faktycznie tutaj na rogu jest po prostu przejście do kolejnego jakiegoś przyległego budynku, tak? Zamknięte jest do przejścia. Znaczy, no zamknięte na zasadzie tak. No, no chodzi mi o to, że nie widzę, co dalej jest. No tak, 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 tak. Tak. Okej. Okay. No to czekam tutaj, kończę tu swoją turę. Okej, okay. Valerius? To nadganiam. No to akurat sobie przytruch też. Aż sobie najpierw takim półruchem, ostrożnie podchodząc, Valerius by niuchnął, czy tu nie czuć prometium, czy jakoś fizelinu. No tak, tutaj zdecydowanie od tych beczek czuć jakimś prometium. To York, ostrożnie. Nie możemy zacząć się tu strzelać, bo wywali nas aż na Scintillę. To módl się, żebyśmy my trafili pierwsi. Mhm. Dobra, Nigel. Ciągniemy. W takim razie Valerius się trochę wycofuje do tych drzwi tutaj. Mhm. O. Mam pytanie teraz. Jak działa Accurate? On oprócz tego, że daje im plus 10, dodaje dodatkowe kości, czy dopiero w późniejszych edycjach? Daje dodatkowe kości, jeżeli... działa troszeczkę jak Burst, tak? W sensie, tak, dobra. W sensie co dwa sukcesy masz dodatkową kostkę do maksymalnie plus 2 kostek. Nie to chciałem zrobić. Chciałem to zrobić. Jestem na krótkim, tak? Czyli mam... Z przycelowania samego mam w sumie plus 30. Mam plus 10 krótki zasięg, czyli plus 40. Mhm. Plus 5 za good quality, tak? Czyli 45. I plus 10 za red dota, tak? Znaczy, nie. Good quality w pierwszej edycji tak nie działa. Good quality sprawia, że trudniej to zaciąć, więc nie dostajesz plus 10. Znaczy... Aha, a red dot dodaje plus 10 czy plus 5? Plus 10, jeśli przycelowujesz. Znaczy to... nie, jeśli strzelasz pojedynczym strzałem. No, czyli dokładnie tak jak robi. Czyli mam plus 50. Mhm. Si. Kurwa. Ależ snajper. W imię Imperatora. W imię Imperatora rozpierdolę ci ten głuchy łeb. Bez problemu, 3 kości, tak? Tak jest, 3 kości, proszę bardzo. Tylko teraz te 2 kostki nie zadają jakby krytyków, co nie? Dodatkowe. Mhm. Czyli to będą te pomarańczowe. Najpierw rzucasz tą żółtą, podstawową. To jest to. 9 i teraz 2 dodatkowe.
No, żeś rzucił. Oj, kurde. Do jeden. Czekaj, 12. 12. Plus 3. 16. 15, przepraszam. 15, tak? Tak. I to jest 33, czyli w rękę. Left arm. Całe szczęście, ponieważ oni, kiedy się wychylają, mają odsłoniętą głowę, obie ręce, ale ich tułów i nogi są schowane za po prostu płytą pancerza, tak? Znaczy, do. Więc trafiasz w jego ramię, za ile łącznie to było? To było za 15. Za 15, już ci mówię. Nie ma żadnego pancerza na ramieniach. Woundów ma 10, minus 3, czyli generalnie jest na dwóch krytykach. Krytyk 2 na łapkę. Generalnie ginie, ale powiem tylko, co ciekawego mu robisz. Okej. Okay. Arm. Okej. Okay. Twój strzał wrył się mu głęboko w ramię. Jęknął straszliwie, kiedy wstąpił ten wystrzał i upuścił broń, która spadła najpierw tutaj na dół, ten autogan, a potem jeszcze się sturlał, wystrzeliwując kilka pocisków. Zdjąłeś kolejny cel. Strzał pojedynczy był pół akcji, więc mam jeszcze pół akcji, tak? Tak. No to się chowam, tak? Kto chodzi za osłonę. Okej. Okay. Bo zaraz poleci tutaj grad pocisków. Walterze, teraz ty. Masz z przycelowania plus 20. Tak, plus red dot to jest plus 30. Tak jest. Dobra, to w takim razie strzelę pojedynczo do tego typa i potem się schowam. Miałem możliwości. Ty masz pistolet? Las pistol, tak. Ile masz zasięgu na las pistolu? 30, więc to nie jest ma akurat bonusu. No. Szkoda. Aj! Przerzucę. Chociaż, czekaj, mam ballistic skill 43. Trafiam. Mhm, trafiasz. 27 to będzie ręka. No to nawet, kurde, panie. Dajesz obrażenia. Co ja tu wymyślam w ogóle? No, dokładnie. No. O! Nie, spokojnie, nie poturlało się. 5 okay. Plus 2, 7. 7. 7 minus 3 to jest 4. Trafiasz go za 4. Postrzeliłeś gościa w rękę, tak, że on... 4, okej. Okay. Tak, że on zasyczał i schował się na chwilę do swojej dziupli. No to skoro się schował, to ja mu wtóruję. Też się chowasz. No i w sumie słusznie. Primus tymczasem zagrzewa was do walki. Tak jest, bracia. Rzucę bufy od Imperatora. Tak, no wiadomo, Primus jak Primus, nie? Bracia, wasza postawa przynosi mi dumę. Tak powiedział, chowając się za ścianą pancerną. Dokładnie. Może powiedzieć, że Primus celuje, jakby ktoś tu podszedł? Robi, no tak, on jest tak. W tym Overwatcha. Mhm. Okay. On uchylił sobie o tutaj ten. Jakby ktoś podszedł z tej strony przez te drzwi, to nie omieszka ostrzelać. Dobrze, to teraz Ashleni. Ashleni zastanawiają się, co by tutaj zrobić. I nagle ich głupie, proste umysły dostrzegają pewnego rodzaju plan. Jedni co rychlej rzucają się w waszym kierunku, zaalarmowani, widząc skąd dopadły strzały. A cała ta masa chłopów, powiedzmy raz, dwa, trzy, cztery, no nie, ten jeden nie, czyli raz, dwa, trzy, zaczynają w okno, z którego wychylił się Walter, żeby strzelić wiązką rubinową, pruć ze wszystkiego, co mają. Odzywa się istna kanonada. Strzelby, karabiny automatyczne, wszystko, co tylko mają pod orędziu,
zaczyna tutaj szyć. Widzisz, Walterze, jak obok ciebie, tam gdzie przed chwilą byłeś, otwierają się w tej blasze dziury po kulach. Ze świstem przechodzą przez całe otóż pomieszczenie. Przeszywają gdzieś tam dalej, czy tam rozbryzgują się w potoku iskier na elementach wystroju wnętrza. Tak to mniej więcej wygląda. Generalnie robią ci pinning test. Znaczy pinning, tak? Próbują cię przygwoździć ogniem. Proszę sobie zdaj test siły woli. Wiem, że masz przez to pewnie złe wspomnienia. O, zdałeś. Pięknie. Nie, zawziął się, nie może. O, pamiętasz to jest słabe, tak? Nie, to jest tylko ogień. Ogień tam spokojnie, ale no, potwory. A, potwory, że tak, no. Dobrze. I... Wiedźmy. Ale w tym czasie, jak ty tak kryjesz się, próbujesz wytrzymać to wszystko, dostrzegasz, że tędy przez otwarte drzwi przemsknęły dwoje małych aszleńskich dzieci. Walterze, dostrzegasz w ich dłoniach małe, zakrzywione noże. Noże! To Primus nie może? No Primus chyba może, bo on miał... No właśnie, bo kryje mi plecy właśnie. No. Bardzo słusznie. Czekaj, spytam się piekarza na Discordzie. Czy jest skłonny strzelać do dzieci? Tak, piekarzu, czy jesteś skłonny? Nie, on się nazywa dzikusami, których trzeba wyjść. Mój drogi, czy chciałbyś popełnić zbrodnie wojenne? Myślę, że w przypadku piekarza odpowiedź będzie znana, zanim zadasz pytanie. Tak, proszę, ile zbrodni mogę popełnić w mojej turze? Kochani słuchacze, niestety piekarz... Ile za to? A, 10, okej. Okay. Piekarzowi w akademiku padł znowuż internet, a dzisiaj już miał niezłe przeprawy. I niestety... No po prostu... Wypad. Tak, wypad. Niestety Primus będzie strzelać do dzieci korespondencyjnie. Tak, więc po prostu na razie go automatyzujemy troszeczkę. Znaczy jak dzieci były obstrane na dużego, małego murzyna z Lasganem, to może będą obstrane też przed poważnym księdzem. Czekaj, że te dzieci właśnie... Ej, one wlazły tutaj? Tak. No wlazły. Wszystko dla misji. Karabinów maszynowych? No! Ej! Genialne! Te dzieci po prostu wpadły tutaj, bo oni was przepuścili. Specjalnie po to, żeby myśleć, zakradniemy się do kogoś od tyłu, skoro oni, najlepsi wojownicy, poszli przodem. I w tym momencie taka nawała pocisków zaczyna szargać całą tą szopą, aż wszystko się zaczyna trząść, iskry zaczynają padać i te dzieciaki zaczynają nagle piszczeć. Zobaczmy, czy... W sumie najpierw czy zdają test willpower? Nie. 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 Jak walnęły glebę, one się tak rzuciły na was. Gincie, pozaziemcy, pozaświatowcy. Syknęły nienawistnie i wtedy na nich głowami po prostu rozszalało się piekło. Musiały przywrzeć twarzami i wypuszczając te małe nożyki i przylegając. Okej. Okay. Odpowiedź piekarza. Wszystko dla misji. Żadnych wątpliwości, żadnej słabości. To stoi na drodze mnie i mych braci jest mym wrogiem. Boże, jaki to jest wspaniały gracz 40. Dobra, więc Primus w tym czasie obrócił się po prostu ze swoim automatem. O Jezu, i one się położyły jeszcze, kurwa. Tak, kto chce rzucić za Primusa na full auto? Ja jestem w sumie blisko. No to proszę bardzo. To jest twój osobisty bodyguard, rozstrzeliwy bandzisi. 58. Okej, okay, 58 plus... 30 plus 30. Ma 38, więc ma jeden stopień sukcesu. Czekaj. Nie. One są bezbronne, leżą sobie. To akurat strzelanie do leżących to jest chyba akurat minus. Ale... Proszę. O ile nie jesteś na point blanku, to masz minus 10 bodajże. Tak, ale zaraz. Minus 10, ale plus 10 za dystans.
plus 30 za full auto. To jest 68. 20. Tak, i stopień sukcesu cały czas. Przepraszam, tak, plus 20. Plus 20 za full auto. Tak. No to plus 20, plus 30, ja rzuciłem 58. To... Czekaj, co? Masz plus 10 za zasięg i plus 20 za full auto i to wszystko. Tak. No, no to mówię, rzuciłem 58, czyli plus 20 jestem na równym. Plus minus 10. Czyli stopień sukcesu, mówię. Minus 10. A, jeszcze minus 10, no to na tak, równie. Bo należą, bo należą, tak? Dobra, no to na równie jest, 58. Okej, okay, więc trafiasz jedno z dzieci. Znaczy, jest Primus trafia, tak? Primus trafia, nie dawaj tego na czy moje ktoś sumienie. Czy ktoś chce rzucić dema za Primusa? Ależ oczywiście. Ależ proszę. Nie, nie dawaj na moje sumienie, ja chcę rzucić na demecza, a to tak. A to tak, 4. Mnie to rozkrywa, to jest poważny kleryk, 7. Który ma kurwa pistolet z tłumikiem jak jakiś hitman. Zobacz jaki jest łysy skurczybyk, nie? No też jest łysy, no, słuchaj. Hello. A widziałeś tył jego głowy? No właśnie, Boże. Cały czas ukrywa. Wiesz, to jest jeden z tych kapłanów, którzy otwierają, otwierają księgę, mają w środku taki wyciętą skrytkę pistolet. Spójrzcie token, po prostu inny kod kreskowy jest i jest teraz na boku głowy. No dokładnie. Dobra, więc Primus troszeczkę dla wiwatu, niczym orczyk na kaznodzieja, zaczął pruć po całej tej szopie. Jakby tamtym było mało, te dzieci przygniecone ogniem. Krzyżowym w tym momencie. Krzyżowym teraz, tak. No po prostu no, wyprawa ognia krzyżowego. Zrobił. Ile to pocisków było, bo mu odejmę od... 6 chyba, okay. Tak? Czy nie, czy 10, czy ile tam masz? Ten... 10. Auto 10. Auto jest 10. Okej. Okay. Możesz od razu tego wyższego, to jest odejmuje po 5. Tak. Wiem, widziałem. Po prostu nie wiedziałem ile, to wolałem mniejszą wielkość użyć. Więc tak, no aż 10 pocisków, jak Primus garnął się, wiesz, chwycił to pod ramię i tak zaczął sprejować, jak przywitajcie się z przyjacielem małej wiary. Na lewo i prawo, tak? I tylko jeden pocisk trafił to dziecko, zabijając. No bo dzieci są mniejsze, tak? Więc tak. Celował w zwykłego człowieka. Zabijając je na miejscu. Ale to nieważne, ponieważ jest w ferworze wiary. Teraz, moi kochani, Jorg. Chyba ja. Jorguś. No cóż. Mimo, że to jest Prometiu. To sobie podejdę pod drzwi. No tak. Za te pół akcji uchylę ramieniem i spojrzę, co tam się dzieje. I teraz widzisz, jesteś w momencie, no na to zużyłeś pół akcji, tak? Jesteś w momencie, kiedy jakiś aszleński dryblas zwraca się w twoim kierunku. Bynajmniej nie dlatego, że robisz to jakoś głośno. Nawet nie dlatego, że bądź co bądź te blaszane drzwi trochę skrzypią. Ale przede wszystkim dlatego, że korytarzem, z którego przyszedłeś, rozszalało się kanonada, tak? Biegnąca właśnie od Primusa. A niesie się to echem straszliwym, więc zwróciło to jego uwagę. On ma w dłoniach strzelbę i wydaje się, że będzie ją ku ciebie kierował, jeżeli nic nie zrobisz. No, za pół akcji seryjka w niego pójdzie. Sorry, koleżanko. Nie, potrzebujesz full. No tak. A full akcja, o kurde. Pojedynczy strzał możesz zawsze zrobić. Pojedynczy strzał. To pojedynczy, no. Strzelam w jego pojedynczą. Proszę bardzo. Strzelaj. O Chryste. Może przerzucę. Nie. Wystrzeliłeś, ale pocisk, ponieważ robiłeś to tak gipko, szybko i bezładnie, wystrzelił i po prostu świsnął, czy w zasadzie to jest lasgun, więc ospalił gdzieś tam belkę nad jego głową. Teraz Valerius. A więc widząc, że Jorg strzelił i to chyba nieletalnie, widząc, że tam są te beczki z Prometium i jego czarny przyjaciel zaraz może być jeszcze czarniejszy, tylko tak zachlął. Zdecydowanie. Na Drustusa. Odbija się tu stopą od ściany i pędzi z szarżą 9 metrów idealnie na tu zygzakiem prosto na Ashlena.
O, wow. Z czym go szarżujesz? Mieczem. O, i w drugiej ręce pistoletem, bo mam ambidextrus. Nice. Dobra, więc rąbiesz go mieczem, proszę bardzo. Jest zaiste zaskoczony tym, co mu szykujesz. Jork też jest zaskoczony, że jakaś wichura go porwała. Wow. Szarża plus 10. Well. Imię 3 plus 10, plus ale 10. Chyba niestety to o 3 tak. Za mało. Tak jest. Ale no, jesteś w wale już. Związałeś go w walce, więc ten nie może per se użyć swojej strzelby. Mimo tego, że bardzo by zdecydowanie chciał. Walterze! A nie, przepraszam, najpierw Nigelu. Jeszcze Nigel. No to Nigel ponownie się wychyla, szukając kolesia z autogunem. Mhm. Albo innym hunting riflem. Znowu, tak? Po prostu no, nie chcę strzelać do tych kolesi ze strzelbą, oni mają strzelby, tak? Powiedzmy ten, tak? Przycelowuję za pół akcji i strzelam. Proszę ciebie bardzo. I teraz to jest na plus 40 tylko. Znaczy tak, bo masz red dot, to tak, to plus 40. Trafiłem. I chyba... Trafiasz. Mam 37 BS, jak coś. Mhm. Czy to są wszystkie kości znowu 3? Nie, poczekaj, 37 plus 40 to jest 77, a ty miałeś 57, tak? Czyli minus 57, przebiłeś... Nie, 37 plus 40, tak? No więc tak, to łącznie jest 77, minus 57 twojego wyniku, czyli masz jedną dodatkową kość, rzucasz dwie. Dobra, to jest normalna, 5. Dodatkowo. 5, 10 plus 3, 13. 13. Więc zwalasz tego gościa do zera. Czekaj, bo nie trafiłem jeszcze, tak? A, to jest 57 w tors, niestety. No to 8, tak, jest pochłaniane. Dostał, ale bardzo nieznacznie. Dobra, i teraz wiedzą, gdzie jestem w sumie, tak? Bo mm-hmm. Nie mogę się schować. Tak jest. Dobrze. W takim razie, znaczy będziesz mógł dodżować, tak? Więc Walter. Ja jako, że może się widzisz, tutaj... Widzisz, że ktoś tutaj podbiega. Dokładnie, a skoro jest na taką odległość, to ja, jako że mam quick draw, to zamieniam broń z pistoletu na shotgun. Mhm. I skoro to była darmowa akcja, to za resztę, jeśli mogę, przycelowuję i robię overwatcha. Okej, okay, robisz overwatch. Czyli generalnie delayujesz akcję i jak zobaczysz, że on przebiega, tak. To... Dokładnie, czyli strzelam z przycelowaniem po prostu w typa jak wejdzie. Okay. Zasięg mojego strzału. Okej. Okay. Overwatch to chyba full akcja jest. No to tak? Znaczy dlatego nie musimy. Okay. Może zrobić delay, tak? Hmm. Ale tak, to będziesz wystrzelić normalnie, ale po prostu z bliska. Dobrze, jasne. Z czego u ciebie shotgun to jest naprawdę potężny na bliskim dystansie. Tym samym Primus dalej pruje po tych dzieciach. Cytując coś. Wszystko dla misji. Poznaj karzące ramię sprawiedliwości imperatora, które cię promieni. Mój Boże. Rozmarował to dziecko, nie ma szans. Tak. Ojej. Kolejne wywalił 10 pocisków. Wywalił 20 pocisków na dzieci. Jak to nie jest definicja zbrodniarza wojennego, to ja nie wiem, co dzieci jest. Wielki ojciec morduje dzieci. Te pierwsze 10 pocisków to był ten słynny ostrzegawczy magazynek wyszczelony w tej umowy. Tak, nie, dokładnie. Akurat Primus takim wykrzyczał w twarz: tylko nie mówcie nikomu! Blach, 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 blach.
Ashland Lies Matter, tak? Znaczy, w sumie nie będzie wiadomo, kto zabił te dzieci, bo wpadły prosto pod ten. No, w sumie nie. Co prawda, to prawda. Okej, może tak, teraz jeszcze na odchodne, na dzisiejszą sesję rozegram jeszcze tą scenę z Ashlenami. Więc przeciwko Valeriusowi. Tamten dryblas rzuca swój shotgun i podejmuje coś, co wygląda jak przerośnięta maczeta. Ale daje ci tym samym okazyjkę, Valeriusie. O, miło. Z jego strony, naprawdę. Mhm. Więc w sumie możesz zaatakować. Zwykły atak podstawowy. Mhm. Nice. Ojej. I w celu. Poczekaj, bo on może się spróbować uniknąć. Niewiele mówi w róże, ale... No nie. Trafiasz go. Wod Jermo. 92 w nogę. O Chryste. Nice. 7 plus 3 to jest 10 plus 1 to 11 na penetracji 2. Bardzo poważnie godzisz go w nogę. Do stopnia, gdzie on musiał zajęczeć boleśnie, ale jeszcze na tyle się trzyma, by spróbować ci oddać tą swoją wielką maczetę. Lecz widać, cios był na tyle z nim wzruszający i wywierający na tyle wrażenie, że no niestety jego kontra zdawała się być bardzo, jakby to powiedzieć, nieładna i bez gracji. Tym samym przebiega tutaj Ashlen, który próbuje dobiec do... do drzwi. Najpierw myślał, że do drzwi tych, ale jeszcze sobie pomyślał, a zajrzy do środka. I stanął tak, że w alterze ma co prawda broń i bądź co bądź zauważył cię, ale ty jednak masz pierwszeństwo w strzele. I masz pojęcie. Przywitaj się. Tak, przywitaj się z moim małym przyjacielem. I proszę, to jest bardzo. Overwatch jest na minus 20, tak? Nie, to nie jest Overwatch. On po prostu robił delay action, tak? Aha, okej. Okay. Pięknie. Pięknie, panie. To znaczy, poczekaj. Zaraz ci coś policzę, bo to... Czekam. To jest shotgun. Shotgun na point blanku, charakterystyka scatter, dostaje dodatkowe kości obrażeń. Nie, dodatkowe trafienia. Dodatkowe trafienia. Za każde dwa stopnie. Więc 43 plus 30 za point blanka, to jest 73. Tak. Minus 35. To zostaje 3. No to jedno trafienie. Jedno trafienie dodatkowe masz. Okay, czyli tak jakbyś dwie kule w niego wpakował. Możesz sobie rzucić dwie kości. Okay. I do obu dodajesz ten modyfikator plus 4. Plus 4. Ojej. No tylko każda się liczy oddzielnie, o mój Boże. To o mój 0, Boże. 1. To jest 1. To jest 1. Czyli 5 i 6. Wow. Well, shit. Ty jesteś pewien, że ty nie naładowałeś tej śrutówki solą czy czymś? Well, that was useful. To był strzał ostrzegawczy. Poddaj się! Na co rzucałeś? Znaczy, jego lokacja to była 35? 53 to ręka. 53 ręka? Nie. Nie, wody, ale on nie jest... On jest odsłonięty, on się nie kryje przy tym, tak? Więc... Aha. On po prostu tak wyprostowany stał w oknie, tak? Ale nie był przy tym oknie per se. Więc dostał załącznie 5. Jest poharatany. Te kule ze śrutu po prostu przejechały po nim, ale to wszystko. Zaraz za nim dołącza jeszcze jakiś dryblas, ale ten dryblas postanawia wystrzelić do ciebie ze swojego karabinu, takiego zwykłego hunting rifle'a, tak? No co prawda nie ma już przycelowania, ponieważ się ruszył. No twoje szczęście. Ale nadal jest bliski dystans. Aaaa,
Oj, o mój Boże, co to jest? To jest stoi na kancie. No to trochę kancik był. 40. Ale i tak plus 30 za dystans. Point blank. To cię trafia. 94. W nogę? Trafi mnie? On nie o point blanka. Nie, nie mówię ten bliżej, ten. A, ten bliżej, okej. A która to jest noga? 46? Nie, 94. Nie, 94. 94. 94 lewa. To jest lewa. To jest lewa, no to niestety trafił, bo ty stoisz za no, prawym prawa rogiem. Prawa jest zasłonięta, dobra. Prawa, no. Prawa noga byłaby zasłonięta. Okej, okay. Rzucił 8 plus 3. To jest, panie... Ja mam minus 3, czyli za 8. 8. No dobra. Już ci tutaj odliczam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze, że mamy 6. Lokalnego użytkownika z tą apteczką. Strafił cię straszliwie potężnie. Poczułeś to na sobie. Ten drugi zaś, no... Nie ma jak się do gościa dobrać, tak? Bo jest zajęty. Więc... ten z kolei Ashlen, gdzieś tam z drugiej strony, też swoim hunting riflem próbuje strzelić Nigela. Ale ponieważ ty już jesteś przy osłonie, to... 32. Na szczęście to jest body. Wow. 32? Mhm. Faktycznie. Mam napisane body. Faktycznie, nie, nie. Tak, 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 tak. Zobaczę sobie jeszcze na... No, spokojnie. Pocisk trafił w pancerz, się rozbryznął. Jeszcze jeden spróbuje tam z shotguna do ciebie strzelić. Ale to będzie oczywiście... panie, minus 10 w ogóle. No... Dwa metry. Minus 10 na szczęście. No, na szczęście tak. Ale 62, więc to też trafia. Trafia, co prawda. Ale nic. też tam w blach. Bo by the way, podwójnie się liczy pancerz przeciwko shotgunom na long range'u, a on jest na long range'u już. Ale ty mówisz znowu jakimi zasadami z tego, z Only War. Nie, scatter. Normalnie, masz napisane. All armor points are doubled against hits from scatter weapons at long or extreme range. Okej, możliwe. Ja właśnie w tych późniejszych systemach FFG to już znieśli tą zasadę. A już trudno za nimi nadążyć, ale dobra. No. Ale nie, to akurat ma sens, tak? Dobrze. No to tutaj byśmy mogli tutaj panowie zakończyć. A jeszcze tylko przesunę tych dryblasów, którzy mieli się przesunąć. Okej. Dobra, to tutaj możemy zakończyć na dzisiaj, a na przyszłej sesji mam nadzieję, że to odrobimy i się odkujemy. Będziemy zaczynać z powrotem od Jorga. I całej masy naszych switaśnych funfli zobaczymy, gdzie ich zaniosą dzikie kule samego Boga Imperatora.